mamy jedno ważne pytanie. Jakim smakiem lodów jesteś? Co? Hek, pek! Jesteś głodny? Przejdźcie za ziemniaki obciągnąć? Co? IQ 200 penis metr! Witamy na naszym nowym podcaście Szumowski i Rejent. Mówię nowy, no bo jest dzisiaj nowy. No tak, ale to jest Rejent i Szumowski. Już ustaliliśmy, że Szumowski i Rejent tam wrzucamy klipy krótkie. Pamiętasz? No dobra, ale ja chciałem po prostu zaakcentować, że to jest nowy podcast, no bo dzisiaj jest nowy. Nowy odcinek tego podcastu, co by oznaczało, no, że jest nowy podcast. Więc, najgorsze, że Kasi nie ma i nawet nie wiem, czy wiesz, czy wszystko śmiga. Bo wiesz, może być tak, że na przykład nie ma audio. Okej, to ja nie zrozumiałem konsekwencji odejścia Kasi. W sensie, jak mi powiedziałeś, że ze sobą się rozstaliście, to miałem takie, dobra, jebie mnie to. Patrz, nie mam ten, obrączki. No, nie ma obrączki. Nie ma obrączki. Z Kasi już nie ma, więc dziewczyny, ustawcie się w kolejce! Woo! To jest dobra rekomendacja. Ten typ potrzebuje kogoś do opieki. Szumi, możemy zacząć od pytań od widzów z maili? No dobra, bo to już jest nowy segment. Właśnie muszę nową grafikę dać, ale... Pytania będzie... z maila, później na sam koniec pytania od widowni, a pomiędzy tak, różne rzeczy. Dokładnie. Dobra, podoba mi się. Cześć chłopaki, z chęcią pomogę Szumiemu w poszukiwaniu nieruchomości. O, dobra, zajebiście. No. Mariusz Szatko. A nie wiem, czy można mówić na czas. Ty, ale to jest bardzo fajny pomysł. Tak? No. No to napisz do niego. Elegancko, podziękuję mu, no. Jakie były wasze najgorsze bad tripy? Najgorsze bad tripy. Tu daję ci tego gościa. Mój... A czy my po prostu czytamy te pytania i nie odpowiadamy na nie? Czy to jest ten segment? Dobra, słuchajcie, czytamy od was pytania i czytamy i po prostu olewamy? Czy chcesz, żebym się rozwinął? Nie, no tutaj jakie były wasze najgorsze bad tripy, ale dałem ci, bo jest ten gość od nieruchomości. Aha, dobra, okej, okay, no, okej. Okay. A, okej, okay, już skumałem. Ja chyba ostatnio wspominałem z kimś i teraz mam to po prostu w głowie. To jest jak szałwie paliłem. Szałwie paliłeś? No. A co się stało? No to jest... Zabrakło oregano na chacie? Dokładnie. No nie, no to jest straszny mózgotrzep, stary. No. W sensie, że to jest porównywalne do tego, do Dente. Tylko, że masz... Ja mam nadzieję, że jest dźwięk, stary. Wiesz, bo ta historia nie może pójść na marne. No. Czy co? No tak. Tak? No dobra. Historia bad trip, co ty będziesz ją powtarzał? Kolejny? To był najgorszy bad trip. Kochanie, sprawdzisz, Kasia wróciła. Wrócili ze siebie. Widzisz, jednak jesteś. Dobra, dziewczyny, uspokójcie się, Kasia i Rejent dalej są ze sobą. Przestańcie wysyłać maile, przestańcie. Kochanie, bo ja mam cały czas lęk, że nie ma audio. Weź tam zobacz, czy ludzie coś krzyczą, że audio nie ma. Albo coś tam, no to ty mów, a my tu będziemy sobie robić rzeczy. Dobra, to ja może będę też gestykulował bardziej. Żeby też ludzie w razie co kumali całą historię. Pamiętasz tam to AI, co po ruchu warg może później mowę wstawić? A no? No, no to wykupimy dostęp do tego i uzupełnimy wszystko. Mój najgorszy betry to był na Xiaomi. Ja byłem bardzo młody, miałem z 16-17 lat i... To rzeczywiście. Co więcej, ja mówię, że to była Xiaomi, ale... Ja jeszcze wtedy alkoholu nie piłem, a ty już Xiaomi paliłeś? Ja wcześniej zacząłem ze wszystkim, no. Tak? Tak. Zwaliłeś konia i zwaliłeś szalę. Tak, tego samego dnia. Miałem takie, to jest pojebane, ile się może we wtorek zmienić. Warto wspomnieć, że to nie była nawet czysta szałwia, tylko to była... Z domieszką? Nie, to była szałwia z dopalaczy. To był taki szałwiopodobny dopalacz, kurwa, Typhoon 420. Harpun, kurwa, szałwia. Tak jak browar Harpagon, to był ten... Tak, no. No i byliśmy w czwórkę. Ja akurat lubię opowiadać tą historię z tym kontekstem, że ja chodziłem do międzynarodowej szkoły. Aha. I moi rodzice wyjechali, więc nagle znaleźliśmy się u mnie w salonie i był Koreańczyk, dwóch Niemców i Polak, nie? Co już brzmi jak taka jakaś ustawka do żartu. Tak, to I przez to, że jak gdyby są różne narodowości, to każdy się chciał popisać, nie? Na zasadzie, a że ja byłem Polakiem, to mówię, kurwa, no to że ty ja najwięcej zjarasz? Że najwięcej zjaram, pierwszy jestem, dajcie mi tego bongosa, bo to się z bonga robi. No i stary, tak jak każdy powinien wziąć taki jak gdyby buch na zasadzie, nie? I to styka, jakby, to ja wziąłem takiego bucha na zasadzie, dajcie mi więcej. Dokładnie, nie? I takich po prostu jeszcze 7-8 buchów i tak jak z DMT masz, że tracisz kontrolę, no. Tak tutaj, stary, w sensie DMT był motyw, że położyliśmy się, no. I kurwa odpłynęłeś, nie? Story miałem tak, że jak no. Ja już się kładłem, no. To już się czułem tutaj w zwolnionym tempie. Tak.
No ale przynajmniej miałeś świadomość, że nie do końca możesz się ruszać, jak gdyby na... Nie, nie możesz. Nie możesz, dokładnie. No. Ale przy Shaovi tak nie masz. Znaczy, że nie ma ciebie, a jeszcze się ruszasz. Czyli że na przykład możesz kurwa... Co, możesz sobie chodzić? Tak. Tylko, że nie pamiętasz tego. Znaczy, pamiętasz to. Stary, ja miałem tak, ja to wziąłem takiego bucha i w którymś momencie zacząłem się śmiać. Ale nie na zasadzie tak śmiać, na zasadzie ha, ha, tylko takim po prostu jakimś diabelskim śmiechem na zasadzie. Ja, 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 i tak po prostu krzyczeć. Tak, i kurwa, zacząłem się jakoś, to też bardzo dobrze pamiętam, że zacząłem jakoś tak machać rękoma przed sobą. I nie wiem, czy jesteś w stanie to sobie wyobrazić, ale kurwa, w zjaranym świecie, jak masz ręce przed sobą, to twoje dłonie wydają się cegłami. Wiem, że to jest idiotyczne, ale tak po prostu musisz mi zaufać. Ale co, że są masz takie ten? Potężne te ciosy? Ja nie, że czułem, że muruję siebie. Że jak robię tak, to stawiam cegłę. I że kurwa, jakoś, jak gdyby obudowywałem się, a jednocześnie cały czas się śmiałem. I miałem takie po prostu To nie jest, zrobiłeś murem z aleją? Bo mogłem, bo tak, no to... I to się wszystko, cała akcja skończyła. W sensie, tak szybko jak wchodzisz, też szybko wychodzisz. Czyli dosłownie masz takie bum, o kurwa, co się stało, ja wyszedłem. I później wracam z powrotem, to nie było w salonie, tylko w kuchni. Czyli wracam do kuchni i stary, jest jeden Niemiec, który ma kurwa głowę pod kranem. Jeden Chińczyk, który kurwa jest nago, a drugi Niemiec, który po prostu kurwa jest jakimś, na jakimś mega po prostu zamule przy stole. To brzmi jak trip. No i każdy z nich po prostu, wiesz, co sekundę wychodzi z tego. Czyli jak gdyby, wiesz, Koreańczyk nagle się kurwa... A ty wracasz, czy po prostu wchodzisz i wychodzisz? Wchodzisz i wychodzisz. A, i tak. Wchodzisz i wychodzisz. Nawet nie masz stanu przejściowego zbyt dużego. W sensie jest ciach, ciach. Ale nie polecam. A ile to trwa? Niedługo, ja z 5-10 minut. 5-10 lat. Jeszcze się nie skończyło. Ale nie polecam nikujasza. W sensie właśnie mówię o tym względem bad tripa, bo... jakby ja rozumiem. A co ty myślisz, że jak my gadamy o narkotykach, to po każdym mówię polecamy bardzo? No, ja i to jest polecam, pierwszy, no. Gdzie mówisz, tego nie polecam. O, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Czy to jest takie, po którym można jeździć autem? Tak? O, dobrze, to prawo jazdy potem dostanę. Nie wiem. O, dobrze. O, od razu lepiej. Przede wszystkim tracisz totalnie kontrolę, nie? Czyli, że gdyby ktoś tam wszedł do pokoju, stary, gdyby ktoś podpalił ten dom, albo zaczął mnie kwalić, to ja bym się nie zorientował. Nie mówię, że bym chciał. A skąd wiesz, że tak nie było? Mogło tak być. Dlatego ten Niemiec miał głowę pod kranem. A drugi był rozebrany. Wiesz, co by nam się przydało? Nowy laptop, Schumers. Myślisz, że to jest kwestia laptopa? No, to nawet już nie jest net. Mhm. No to może niech też, może ten, może Mariusz Esz. Od nieruchomości? Może nam, tak, może nam też pomóc szukać laptopa. A teraz? Nie audio czy nie audio? Bo wiesz, bo w necie nam pokazuje, że nie mamy żadnych opuszczonych klatek. To oznacza super, że internet śmiga dobrze. No bo witamy w moim mieszkaniu. Szumi, to pierwszy raz w ogóle w twoim mieszkaniu coś śmiga. A gdzie te podcasty wychodzą lepiej, u ciebie czy u mnie? To zależy. Ale co jest? Co uważasz za lepiej? Że więcej fuck-upów? No. Im więcej fuck-upów, no. Tym lepiej? Nie, do. Jeżeli tak, to gdzie jest lepiej, no? To lepiej jest u mnie? Losowo. Czyli bo to fuck-upy są niekontrolowane. Wiesz, to są takie lapki, które otwieram raz na tydzień, tylko na streama i nic na nich więcej nie robię. One na przykład czasami jakieś aktualizacje mają czy coś i chuj, coś się pozmienia. I wiesz, i audio na przykład. Ile ty masz lapków? Masz jeden komp? Ile lapków? Nie, mam jednego, to jest mój laptop, ten z prawej, co świeże rejenty na nim pokazujemy. I on ma dwa systemy, jeden do pisania, a drugi taki, co ma internet. Okej, okay. Ten laptop drugi to co? To jest Kasi. Ten trzeci? To jest twój. To jest mój. To jest mój. No i zobacz, mój jak hula, jak chcecie coś napisać na czacie, to śmiało. Mój komp was nie zawiedzie. Ale wiesz co, teraz nie wiem, teraz wygląda jakbyśmy dobrze śmigali. Elegancko. Ty jaki miałeś najgorszy bad trip? Ja właśnie za mało razy próbowałem narkotyków, żeby mieć złe jakieś tripy. No. Ja wszystkie miałem bardzo pozytywne i przyjemne. Nie miałeś ani pół momentu takiego, że się zacząłeś bać? Czy coś? Miałem jeden jak grzyby brałem i był zalew wśród osób, z którymi brałem. No. I miałem taki moment, że już naprawdę mocno odpłynąłem i tam jest taki motyw my, wy.
Nie? Tak, że jesteśmy, no. Że jest jedność. No. Miałem tak, że wszyscy ludzie są jednością. Oprócz Zalewa. Ale jestem w stanie sobie totalnie to wyobrazić. Jestem totalnie ten, ale on był, w sensie, był miły na grzybach, czy dalej był niemiły? Nie, był miły, no tak? Bo wiesz, też odpływał. Okej. No, ale ja czułem, że coś jest z nim nie tak. Człowiek jest podstępny. Człowiek przeszkoda. Nie, ale na serio tak miałem, mogę każdemu powiedzieć jakikolwiek sekret, oprócz Zalewa. Sorry, Zalew. Nie mówcie mu tego. No tak, no ale grzyby są tak, faktycznie bardzo... Raz, jak pierwszy raz wchodziłem, no. To miałem takie, jakbyś na henał 4 piwa wypił. Jak pierwszy raz wchodziłeś w świat grzybów, tak? Tak? O to chodzi. Jakbyś szybko tak 4 browary wypił i no. Ten alkohol dociera do twojej głowy i tak cię uderza i masz, o Boże, ale jestem najebany. Kumam. W sensie, ale ja mam wrażenie, że plus minus psychodelikami tak jest, że one wchodzą nagle, że masz ten po prostu proces załadowania i ni stąd, ni zowąd, kurwa, cały świat się zmienia. Tak. Tylko moja najcenniejsza rada, którą ja usłyszałem i którą powtarzam wszystkim, którzy chcą eksperymentować, no. To jest, że fajnie sobie włączyć tryb detektywa. Czyli że jak ci właśnie, że masz rozjebany ten świat, no trochę tak, no. Tam klikasz R2, kurde, w Last of Us i nagle, kurwa, jest spowolnienie, i słyszysz za co ściany, to znaczy, nie? Tryb detektywa? Że po prostu... ślady! Idziemy! Nie no, stary, ja pamiętam... Nie no, chodzi mi tryb detektywa, że na przykład ja bardzo lubię, nie wiem, dotykać kory drzewa. Zobaczyć jak to jest na przykład, kurde, położyć się na trawie, albo no. Kurde, wiesz, czy mogę wysoko podskoczyć na grzybach. Wiesz co chodzi? W sensie, że jak gdyby sprawdzam jak gdyby możliwości swojego ciała czy i po prostu... nad człowiekiem nagle? No, ale... słuchaj, no po prostu chcę zobaczyć jak się na przykład delikatnie biega na grzybach, nie? Chcesz złamać nogę na grzybach? Bardzo bym nie chciał. No. Bardzo bym nie chciał, no. Pamiętam, że stary, w trybie detektywa... Jestem super człowiekiem! O nie! O nie, ale boli! Nie, cały ciele! Cała ludzkość teraz cierpi, o nie! Dobra, sprawdź tą nogę. Ale miałem kiedyś dosłownie akcję, że z Magdą w Portugalii właśnie żeśmy skwaszeni chodzili i Coca-Coli się tam mogliśmy napić takiej, wiesz, żeby ten... Ja tak właśnie eksperymentowałem i kurwa nigdzie nie mogliśmy znaleźć Coca-Coli, nie? Bo byliśmy w takim lesie i tak dalej, ja w końcu jak no, go widzę... No, nie. A może poprosimy ludzi, żeby nam kupili lapka? No. Może poprosimy ludzi, żeby nam lapka kupili? Laptop by się przydał. No ja dzisiaj pytałem Kasię. Myślę, że spoko jak poprosimy ludzi, żeby nam lapka kupili? I ach. Bo wiesz co odkryłem? Kasia ma drugiego lapka. No. I myślałem, że będzie kicior. A się okazało, że na tym drugim też nie ma karty graficznej. Jest lepszy procek. Już jest okej. No, bo naprawiłem, wiadomo. Yeah. No i co z tą kolą? Szukaliśmy coli, nie mogliśmy nigdzie znaleźć, więc ja zacząłem jak gdyby jak detektyw szukać coli. A właśnie, czy już nie są pytania od widzów, tak? Czy to są cały czas pytania od widzów? To jest o tym bad tripie? Nie wiem. W sumie. Będzie o bad tripie z kolą, czy to historia Szumowskiego? Nie, nie wiem. To już, ja praktycznie jestem, ostatnie zdanie chcę już powiedzieć 5 minut. Dobra. Tak szczerze, jak gdyby tak. No, że chcieliśmy znaleźć kolej i w momencie, jak gdyby znalazłem jakieś tam paczkę chipsów. I miałem właśnie taką chwilę, okej, paczka chipsów, to znaczy, że byli tu ludzie. To znaczy, że kola jest blisko, nie? A stary, odwracamy się do tego, a tam po prostu szosa, samochody, wiesz co chodzi? A ja w lesie, kurwa, szukam koli. Jak zakończenie The Village. Osady. Tak było. No. To już nie można spoilerować filmy, które mają 20 lat. Nie? Tak, on nie ma z 20, ale można. On można, tak, spoilerować. Ja się powiem, ja nigdy nie obejrzałem tego filmu. Ja też nie. A bardzo ale mi się podoba. Końcówkę. Tak? Widziałem końcówkę. Ja się boję horrorów, ale lubię wiedzieć, co się w nich dzieje. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład lubię przeczytać... Że pytasz kogoś i ci opowiada, co się wydarzyło? No. Albo na przykład na IMDb sobie czytam jak gdyby o horrorze. Nie to, że książkę horrorową, tylko po prostu... jak się mówi książkę... No horror. Horror. Ale lubię czytać sobie film. Czytać opis filmu, tak? Tak, no. Że jak jest horror. No, że jakby tutaj weszło, później tu było zaskoczenie, później to się okazało to i ale tamto. Ale po co szło? Przecież to nie jest tak, że masz następnego dnia klasówkę z tego i musisz streszczenie przeczytać. Powiem ci tak, nie chcę być cipą, która nie ogląda horrorów. A ty na serio boisz się horrorów? No, na maksa. To ja mam zupełnie odwrotne odczucia przy horrorach. Czyli co? Boisz się przy komediach? Nie, nie przy horrorach mam odwrotne. Nie, strasznie pykuję. W sensie mnie nie śmieszą większość efektów, które jest bardzo źle zrobione.
Albo jak już pokażą postać, której masz się bać. No. Najgorzej. Jeszcze jak jest do momentu, że nie widzisz na ekranie, no właśnie, no, no, to nawet, cię ma straszyć, to jeszcze to przełknę. Ale jak już to pokażą i to jest takie widać, że niskobudżetowe. No dobra, zgadzam się z tym, że jak już zobaczysz, to jest jakby mniej straszne niż to wszystko. Ale muzyczka, kurwa, jak ktoś idzie w ciemnościach. A ty mówisz o takich jumpscare'ach, że ja nie mówię o jumpscare'ach, nie, jumpscare to jest, znaczy jumpscare mnie wkurwia. Tak? Jumpscare mówi takie, kurwa! Znowu się do mnie zobacz! Kurwa, co się zrobić, nie? Ale jak jest na przykład właśnie motyw, że idą na przykład korytarzem i jest taka, wiesz, jakaś kurwa muzyczka i wiolonczela i kurwa nagle jakaś dziewczynka przebiega, małe dziewczynki ze studni, ja po prostu sram po gacia. Ja... Jakbym zobaczył studnię i małą dziewczynkę obok, to bym kurwa spierdalał. A widziałeś kiedyś taki sketch w sumie, nie wiem jak to nazwać, że ukryta kamera, no, że ludziom windę, zdalnie, mieli zdalnie sterowaną windę, którą mogli kontrolować, zatrzymywali ludziom ją między piętrami, no, wyłączali tam światło. O ja pierdolę, nie. No. I z tyłu windy były małe drzwiczki, przez które dziewczynka przechodziła i wchodziła i stawała na środku tej windy, no, i włączali im światło. No przecież to ma... Ja bym się tak obstrał, jakby mi ktoś coś takiego zrobił. No ale to jest, ale i po co to? I po co? Ale to na pewno jest chińskie, nie? To jest azjatyckie, to brzmi jak coś azjatyckiego. Nie, możliwe, ale nie wydaje mi się. To jest... Myślę, że sam ten obraz małej dziewczynki już jest dosyć mocno nacechowany azjatycką kulturą. Europejskie dziewczynki nie wpadają do studni. Białe dziewczynki wiedzą, jak się zachowywać. Białe dziewczynki wiedzą, że do telewizora się nie wchodzi, a z niego się nie wychodzi. Nie, co te azjatyckie dzieci, co kurwa 5 telefonów dziennie robią i później do telewizora wchodzą. Miałem jakąś myśl. No, że ja mówię, że się nie boję horrorów, ty mówisz, że się boisz. I opowiedziałem ci historię o windzie z dziewczynką, która... A, że to jest niebezpieczne dla tej dziewczynki. Ja bym jej wyjebał. Znaczy... Ja bym jej, żeby się przekonać. No jak to jest duch, to wiesz, ręka przejdzie, więc luz. A jak nie przejdzie, no to sorry, wasza wina. A myślisz, że... Myślisz, że wszystkie duchy są złe? Że wszystkie duchy... Dziewczynę w windzie i jakby twój pierwszy instynkt jest jej zajebać, albo się przestraszyć. No. Znaczy myślisz, że jest jakaś... Nawet nie wiem, jakie jest do końca moje pytanie, ale znaczy, czy... Znaczy tak, poprzez dziewczynkę. Bo tu jest mam... Dźwięk. Jest dźwięk. Jest dźwięk, mamy to, wróciliśmy. Udało się. Okazało się, że błędem było to, że po prostu mówiliśmy po cichu, otwierając usta, a nie wydobywając dźwięku. Jak to zmieniliśmy, to zaczęliście stary, nas słyszeć. Ja raz na scenie tak miałem i koleś mi po godzinie występu to powiedział, że nic nie słychać, tak przypał. Ja to najbardziej lubię z Łukaszem Kowalskim, że jak on występuje, no, jak on prowadzi, po prostu wychodzisz po nim i robisz takie... I po prostu pierdolisz z nim, że albo na przykład w połowie rozmowy z nim. Po prostu gadasz i... Trzeba powiedzieć, że Łukasz Kowalski to jest głuchy komik. Tak, to warto powiedzieć. Jeżeli to było dziwne, że tak robisz po jego występie. No i druga sprawa to, że z nim jest też tak, że jak czasem z nim rozmawiasz, to ma ten głośny aparat, że siebie słyszysz, nie? Tak, że masz podwójne, masz echo. Tak. Jakbyś, a robisz mu tak, siema. Nie, kurde, na pewno zacznę. Nie rób tak, strasznie wkurwiony jest. Wiem, że na przykład teraz byłem z nim w trasie i coś z tego nie zdawałem sobie sprawy, no, ale że my, jak słyszymy, nie, no to ty wiesz kierunek dźwięku skąd jest. Tak. Świadomie. On dostaje wszystko do aparatu. Czyli on po prostu słyszy Łukasz, no nie tam, wie, czy to jest lewo, prawo. Na mono wszystko. Tak? No. No, ja nie wiem, co on nie ma, znaczy, że nie ma tam kilku głośniczków, które mu mogą powiedzieć, że hej, to z przodu przyszło, a to z tyłu, a to bardziej z góry, a to bardziej z dołu. No. Tylko on ma jeden i wszystko słyszy tak samo. No widzisz, i my kurwa narzekamy na nasze sprzęty, a to jest gościu, który ma jeden głośnik, kurwa, zamiast dwóch uszu. No tak, no ale z nim jest na przykład, jego crowdwork jest fenomenalny. Bo jego crowdwork praktycznie zawsze polega na tym samym. No dobra, czym się zajmujesz? Ktoś odpowiada, kto to powiedział? Co, ja nie słyszę nic. On ma tych ludzi tak autentycznie w dupie. W sensie tam ludzie nieraz... Albo nawet on jakby chciał, to on czasami no, po prostu nie usłyszy. Nie usłyszy, nie, właśnie to jest najbardziej, czego mu zazdroszczę. Czyli są występy, gdzie ludzie przerywają. I ty wiesz, że musisz ich ignorować, ale ty ich ignorujesz, w sensie słyszysz ich i ich ignorujesz. A Łukasz robi to perfekcyjnie, bo on ich tak ignoruje, że on ich naprawdę nie słyszy.
Więc ci ludzie się poddają, bo ty dajesz jakieś mikroemocje, że kurwa zamknij mordę. Tak, a po nim w ogóle nie widać, że coś jest nie tak. Stary, on nie wie, że coś jest nie tak. On nie wie, że coś jest nie tak. Weź spróbuj zheklować typa, który cię nie słyszy. No kurwa, od razu jesteś przegrany. Ty jeszcze masz takie co? Ofiarę? Naprawdę? Niepełnosprawnego jeszcze atakujesz? Bez sensu. On ma dużo dobrych kart, którymi może grać. No, tak? Ile ja bym dał za to, żeby być głuchym downem? Co? Przepraszam, przepraszam. A, to nie są historie Szumowskiego. Chociaż trochę są. Nie, nie są? Nie, nie są. Ty, kurczę, jest nowa wersja tego programu i mam takie wrażenie, jakby trochę lepiej śmigał. W sensie, że zupdate'owałeś ten program? No. Byliśmy na trójce, a jesteśmy na czwórce. No stary. Już nic nie umiera. Czekaj. Czekaj, bo mam coś tu dla ciebie. Nie to. A, bo ty chciałeś, te, pamiętasz? O tych romantycznych rzeczach? A, no, no maksy, zapomniałem o tym. No, są jakieś tego typu akcje? Dużo osób wysłało? No właśnie trochę wysłało. Czy ja tobie oddałem jakieś te kartki? No. Mariusz Esz i obie tripy. Aha, dobra. To masz te... Kurczę, bo mam jedną wersję przed i jedną wersję po. O, dokładnie o takie obrazki mi chodziło, żeby to... Tak? No. No to takie są. A, tu jeszcze mam dla ciebie. Jeszcze jedno pytanie. Gdzie można taki t-shirt dostać? Znaczy taką bluzę. To jest od twojego Julka chyba. Boxing, tak, no. T-shirt, sport. To w skrócie to jest bluza, którą ja dostałem podczas przygotowań do walki bokserskiej, która odbyła się w zeszłym roku z Maśkiem Adamczykiem. Jeżeli wpiszesz sobie stand-up, jak to się nazywa? Business Boxing Polska, to wyskoczy ci wszystkie szczegóły i sobie kupisz tą bluzę. A ja dalej mówiąc, bo Ren zaczął czytać pustą kartkę, to o tej bluzie co jeszcze mogę powiedzieć? Są w dwóch kolorach, chyba jest szara i czarna. Ja wybrałem szarą. O, dobra, znalazłem, mam to. Jeszcze mi przerywa teraz. Mam to. Dobra, jebać twoją bluzę, nikt jej nie chce tak naprawdę. To ja napisałem tego maila. Żeby dać sobie czas, żeby znaleźć drugą kartkę. Drogi pamiętniku, jestem na łóżku w szpitalu, lekarz mówi, że będą mnie operować i mogę tego nie przeżyć. Potrzebuję nowego serca. Potrzebuję również kogoś, kto mógłby mnie wesprzeć w tych trudnych chwilach, ale mój chłopak jeszcze nie przyszedł. Drogi pamiętniku, operacja skończona. Doktorzy mówią, że wszystko wyszło zgodnie z planem, ale jego jeszcze nie ma. Drogi pamiętniku, minął już tydzień, wyszłam ze szpitala, wszystko ze mną w porządku, mój chłopak nadal nie przyszedł, więc postanowiłam do niego pójść. Bardzo się tym przejmuję. Drogi pamiętniku, byłam u niego, waliłam w drzwi, ale nie było nikogo. Weszłam do środka, drzwi były otwarte i na stole leżała kartka papieru. Kochanie, wybacz, że nie mogłem cię wesprzeć w tych trudnych chwilach, a wiem, że tak tego potrzebowałaś. Chciałem ci zrobić prezent. Moje serce już dla mnie nie bije, ale jestem szczęśliwy, że mogłem ci je dać. Masz? Gruba? Zajebiste, się prawie popłakałem na koniec. Ciary weszły. Ale historia, ja pierdolę, ja bym chciał mieć takiego chłopaka. Kurwa. Kasia jest z nami na streamie. Jest? Tak. Brawo, brawo Kasia, to są dokładnie tego typu historii szukałem. I dalej. Była piękna historia. To patrz na tę. Ale tak od razu chcesz przejść? To będzie taki karabin robimy z tego? Bo nie chcesz dać sobie, żeby się emocjonalnie to wpłynęło na ciebie? One są połączone. One są połączone? Tak. Druga część! Kocham cię. Ja ciebie... Znaczy tak jest w historii, nie że do ciebie mówię. Kocham cię. Ja ciebie bardziej. Jutro będę miała operację serca. Tak wiem. Po udanej operacji dziewczyna budzi się, a przy łóżku siedzi tylko jej tata. Gdzie on jest? Czyli nie wiesz, kto był dawcą serca? Dziewczyna rozpłakała się. Ojciec również nie był w stanie powstrzymać łez, po czym dodał: żartuję, poszedł do kibla. No pierwsza mi się dużo bardziej podobała. Pierwsza, bo pierwsza miała takie jakby faktycznie... jakąś taką... Pierwsza łapie za serce. tak, no i to jest... Dobry twist na koniec, dobry, nie? Dobry twist. Bo ja myślałem, że to się będzie właśnie jakiś taki twist w stylu, że jej chłopak... Że to się często jest tak, że na przykład, że jej lekarz był chłopakiem, czy coś w tym stylu, i ona straciła pamięć. Że ja myślałem, że to w tą stronę pójdzie. Ale fakt, że zostawił jej list po tym, jak oddał jej serce, no kurwa, ale... Mi się podoba, że wiesz, że waliła drzwi, ale nie było nikogo, ale weszła do środka. No
Ale to jest kilka takich nieprecyzyjnych punktów. Tak, no. No, no koleś... Ciekawe też, że kurwa nie zadzwoniła, czy coś w tym stylu. Ale koleś naprawdę ten? Tylko list zostawił u siebie na chacie? Bo miał nadzieję, że ona wejdzie do jego mieszkania? Trochę pojebane, no czy powiem... Tak, no. Masz, a tu, masz, no. Tu mamy rebus. Też romantyczny. No. Musisz go rozwiązać. Co to jest gazela, czyli ga, gwiazdy, tak? Ga, gwiazdy, nie, gazela, czyli samo G, sorry, gwiazdy, plus, nie. Przy tobie to chuj? Gwiazdy przy tobie to chuj. Aha, kurwa, no, ale to jest, ale co za chujowy rebus? To jest najgorszy rebus, jaki w życiu widziałem. To jest ledwo rebus. To jest taki rebus, który byś ty stworzył. No, ale to po prostu jest... Co? No to jest... No jest gazela, z gazeli bierze tylko G. I będzie masz gwiazdy przy tobie to chuj. No to powiem ci tak, jeżeli chcesz zaimponować, to nie jest mądra dziewczyna, która to łyknie. No bez urazy. Tutaj jest ta sama wersja. W ogóle dużo osób wysyłało właśnie tę historię. Dokładnie to? Dokładnie tę historię, no tak. Ale to chodziło, to miała być taka wiralowa, romantyczna historia. To dobrze. To znaczy, że spełniła w swojej wymogi. Tu jest kolejna wersja, no. Tylko że dał oczy. Tak? To przeczytaj ją. Przeczytaj, chcę jeszcze raz to przeżyć. Serio? Bo nie możesz, tak? Nie ogarniesz? Raz, nie ogarniesz. Przeżyj, no. Była sobie kiedyś niewidoma dziewczyna, która nienawidziła siebie tylko dlatego, że była niewidoma. Podoba mi się ekspozycja postaci. No w jednym zdaniu wiesz, już wiesz, jakie ma motywacje, kim była. A to jeszcze jest drugie. Nienawidziła wszystkich, oprócz swojego kochającego chłopaka. Zawsze był przy niej. Mówiła, że jeśli tylko mogłaby zobaczyć świat, wyszłaby za niego za mąż. Przecież nie trzeba widzieć świata, żeby wyjść za mąż. Ale poczekaj, co to za logika, że ona nie wyjdzie za mąż za niego, dopóki kurwa nie zobaczy, jak wygląda? Co za ciba. No powiem ci, ja bym użył innych wyrazów, po ale pierwsze, co za ślepa. Ślepa pizda. Powiedz jak, po pierwszych czterech zdaniach nie kibicuję. Nie? Tak, nie jesteś w stanie? Nie. Bo pierwszy kibicowałem od pierwszego zdania. Dobrze. I tylko zaczęło się, drogi pamiętniku, to miałem tak, o, biedna dziewczyna. Czekaj, to spodoba ci się kolejne zdanie. Pewnego dnia ktoś podarował jej nowe oczy. Dzięki nim mogła już wszystko widzieć, wliczając w to jej chłopaka. Też mogła widzieć chłopaka, czaj? Mogła wszystko, ale wliczając chłopaka. Wliczając chłopaka, dobrze to. Chłopak zapytał ją, teraz, skoro możesz już widzieć świat, wyjdziesz za mnie? No. No, ona, dziewczyna była bardzo zszokowana, kiedy zobaczyła, że jej chłopak także był niewidomy. Jak to tak, że ona już nie jest niewidoma? No właśnie. No. A poza tym, czy oczy tak działają? Czy jak dam ci moje oko, to będziesz widział? Jak ludzie tracą oczy, to później dostają oko od kogoś innego i widzą? Nie. Wątpię, że tak jest. Nie ma. A nawet gdyby tak było, to czy kurwa nie może dać jednego oka? Wtedy by we dwójkę widzieli. We dwójkę widzieli na jedno tylko oko. Bez trójwymiaru. No. I by, wiesz... Ty jak bez trójwymiaru, jak masz na jedno oko... Nie, to przez to, że masz dwoje oczu, to no. Jak tak zrobisz, to nadal jeszcze widzisz trójwymiary, bo twój mózg generuje ten obraz. Ale jak naprawdę już nie masz oka, no. To wtedy przestajesz widzieć tak jak my, że inaczej widzisz głębię. Co ty pierdolisz, na serio? No. Także... Tak się uczyłem w podstawówce, więc 20 lat temu mogło się pozmieniać. No, poczekaj, dokończ to, chociaż ja już powiem, gdzie jest koniec tej historii. Jej chłopak także był niewidomy i odmówiła wyjścia za niego za mąż. Odmówiła? Co za szmata w ogóle. Straszna. No. Chłopak odszedł rozdarty na kawałki. Po jakimś czasie, wysłał jej list tej treści. Tylko dbaj o moje oczy, kochana. Słuchaj, stary, jak ja bym oddał oczy Kasi, kurwa każdy by wiedział. A nie, że po jakimś czasie ja list do niej wysyłam. Nawet się nie podpisał. Tak, chuj. A poza tym, stary, skoro on umie pisać bez oczu, umie wysłać list. No a może dlatego taki krótki, bo właśnie
nie za bardzo ogarniam. To by było fajne, gdyby tam było właśnie napisane, co tam jest dokładnie napisane. Tylko dbaj o moje oczy, kochana. Jeżeli by były to właśnie jakieś literówki, czy coś w tym stylu, że nie umie pisać, to realizm masz, dodać. Masz taką kartkę papieru i to, że tylko dbaj o moje oczy jest na dole, a on jeszcze na biurku ma całe listy napisane. Boże, ludzie naprawdę powysyłali nam takie rzeczy, co? Ale to są fenomeny. Klasyki, więc. Ja chciałbym co tydzień, musimy taki segment wprowadzić. Segment romantycznych historii. Tutaj ktoś się śmiał, że non-stop o blackface'ach gadamy i jak czasami mamy jakieś problemy techniczne, to wiesz, to klatki się rozmazują i na tej klatce wyszło, że ja mam blackface'a. I to czy nie to jest mój sekret? No cześć? Fakty nie kłamią. Mamy taką naklejkę. Tak jak jest na Instagramie, że wiesz, że ci zmienia twarz w kota czy coś, to mamy blackface'a na YouTubie. Też byłeś chyba w Gdańsku, czy w Poznaniu, czy gdzieś? Byłeś, Szumer? Prawda, no teraz taka? Byłem 6 dni w trasie, no. No, to ktoś napisał, że jest twoim fanem. Cześć, byłem wczoraj w Gdyni na występie Piotrka. Powiedział, że lubi zagadki. Tak, to prawda. No, o, i był gością, to są tak, stary, bo do mnie ludzie podchodzą, stary, naprawdę do tego doszło. Do mnie ludzie podchodzą i się pytają, ty, mogę ci coś tam wysłać, jakiś ten. Mi jest miło, że chcą, tylko ja wiem, że ja tego nie odczytuję i później, kurwa, jest jak gdyby, wiesz, ten. Więc ja wszystkim ludziom teraz piszę, żeby do ciebie pisali. Wiesz, że ja wczoraj godzinę nad naszym mailem, kurwa, spędziłem? Bo ludzie naprawdę piszą na tego maila. To jest dla mnie podwójny sukces. Nie dosyć, że ja nie muszę się tym zajmować, to jeszcze ty masz przeremane. O, wygrać jednym ruchem dwa razy. Właśnie tak, tak to wygląda, że napisał, powiedział, że lubi zagadki, więc zapytałem, gdzie mu podesłać. Powiedział, że do ciebie, bo wtedy trafią do niego, gdy będziecie robić podcast. No dokładnie, no. Ale zobacz, jak się sprawdziło. Zobacz, jak się sprawdziło. W sensie nie możesz mieć do mnie pretensji, skoro to robisz, wiesz co chodzi. Chcesz jakąś zagadkę? Bo no wysłał 4, no. Wysłał 6 zagadek. 6 zagadek. No dobra, no dawaj jedną. Zobaczymy, jak mi pójdzie pierwsza i później... To dam ci pierwszą. No. Znajdź... Boże. Nie podoba mi się to. Znajdź 10-cyfrową liczbę. Nie rozumiem. No żeby to długa liczba jest. No to 12 milionów. Poczekaj. No, okej, zaraz. To nie jest koniec zagadki. Dobra, zagadka druga. Nie 12 milionów. Znajdź 10-cyfrową liczbę, która ma, opisuje samą się... No kurwa, źle napisałeś tę zagadkę i co ja teraz mam? Słowa wymyślać? Znajdź 10-cyfrową liczbę, która opisują siebie. Cyfra stojąca na pierwszej pozycji od lewej informuje o tym, ile jest zero w tej liczbie. Ile jest zer w tej liczbie. Druga cyfra od lewej informuje o tym, ile jest... Dobra, chuj, dawaj inną zagadkę. Dawaj inną. No tu nie wiadomo, o co mu kurwa chodzi. Pisz po polsku, człowieku. A nie po arabsku. Znajdź liczbę, która przy dzieleniu przez... Żeby było jasne, chodziło mi o to, że są arabskie liczby, a nie polskie. Wiesz co, nie słuchałem cię, bo czytałem kolejną zagadkę. No szkoda, bo tam... Straciłeś dobry żarcik. Taki tak, mały. Dobrze no, było? Dobry był. Ja sobie obejrzę w domu ten podcast. Zobaczę, czy zbyt... Właśnie na błędy techniczne. Będzie re-upload. Okay. No, serce z kamienia. Kamień serca mi upadł. Serce z kamienia? Tak, serce z kamienia mi upadło. Tyle tych zagadek? Tyle nie było? Niedobre. Dam ci sobie później w domu je zrobisz, dobra? Tu masz 3 strony z zagadek. Okej, ja rozumiem, okej. Dobra, tu jeszcze mam jeden romantyczny. Okej, dobra. Gość pyta się laski w piękną noc, widzisz te gwiazdy? Ty, poczekaj. Czy możemy robić jakieś wprowadzenie, bo ty tak dalej zaczęłeś to czytać? Nie, to będzie szybkie. Okej, dobra, a to od początku jakąś lepszą tonacją. Gość pyta się laski w piękną noc, widzisz te gwiazdy? Tak, widzę. Przy tobie to chuj. Okej. Ale ja, żeby było jasne, to nie o to chodzi w tych historiach. Nie? Nie. Dwie osoby wysłały, że gwiazdy przy tobie to chuj. No dobra, ale to są właśnie, ale to jest źle zrozumiane. Ja potrzebuję romantycznych historii, nie śmiesznych. Dobrze. Właśnie, że to musi być bardziej takie, że ta gwiazda, wiesz, mimo tego, że już jej nie ma, dalej ją widzimy. Ty zawsze jak odejdziesz, będę cię widział. Wiesz, to chodzi, ja szukam takich sentencji. No. Teraz tą wymyśliłem, nie płacz. Spokojnie. Spokojnie, to nie jest ten. Czy twój tata był złodziejem? No bo tam zajebałeś kilka gwiazd, coś takiego? Nie, że skradł gwiazdy i ukrył je w twoich oczach. No tak, no.
Nie, no to nie... Ale pamiętam, że właśnie, że jakiś mój kumpel użył tego, czy twój ojciec był złodziejem no. I się jebnął w tym tekście, nie? I nie wiedział, co jest dalej. I tak skończył. Tak? Czy twój stary był złodziejem? Nie, a, no to dara. Ja z takich prawdziwych, autentycznych, to pamiętam, jak mój ziomek... niepodobny do niego charakter, i on to powiedział z uśmiechem. W sensie, że jak gdyby taki miły to był, chociaż to jest bucowaty tekst, ale też w kontekście jego osobowości nie był. Że on jak gdyby, jakaś dziewczyna sobie pije, on z kimś tam rozmawia i on jej tak jakoś zagaduje, pi, będziesz łatwiejsza. Ale mówi to z uśmiechem, w sensie nie na zasadzie pi, będziesz łatwiejsza, to już ma to. Tylko tak pi, będziesz łatwiejsza, no nie wiem, ten. Na co laska mu odpowiada, patrząc na niego, wiesz, tak prosto w oczy. Ja już jestem łatwa, tylko ty jesteś kurwa pizdą. I się odwraca. Zajebiste. No. Ja to lubię takie twarde typiarki. Kurde. Witam. Nie wszędzają, no. To gadaliśmy o zdjęciach na torach, że ludzie robią z torami w tle. Witam. Czy tak, moglibyście wyjaśnić... Tor jest jeden. Nie no, torów jest dużo. Dobra. Witam. Czy moglibyście wyjaśnić tym ludziom, co robią sobie zdjęcia na torach, jak działają toalety w pociągach? Dla mnie... Dla mnie te zdjęcia są obrzydliwe, ponieważ przypominam sobie, ile razy korzystałem z kibelka, gdy jechałem pociągiem. To prawda, ale z drugiej strony tak samo działają toalety w samolocie chyba, nie? Nie. Nie? Czy ty myślałeś, że naprawdę strasz na ludzi z góry? Ja wydawało mi się, że to później jak zlatuje, to po prostu tego nie ma, bo jest tak szybko. Ale teraz jak myślę o tym więcej, to masz rację, że jakby to nie ma sensu. Ty naprawdę myślałeś, że chodzimy i wdychamy kakę z powietrza? Szczerze, nie myślałem o tym długo. To nie jest tak, że przemyślałem to do końca, ale w takim jak gdyby instynktownym motywie tak. Myślałem, że jak sra się w samolocie, to to wypada. I spada na samolot niżej. Nie, no, w mojej logice myślałem, że to się po prostu roz... Dlatego są w kontrole wieży lotów, żeby wiedzieli kto gdzie sra i żeby nie nastarł na samolot niżej. No to jest tak jak spluniesz z mega wysoka, to ta ślina nie dolatuje, nie? No ale nie, ona często zawraca i na przykład w budynek uderza, bo wiatr ją znosi. To nie jest tak, że ona znika. A nie jest tak, że ona po prostu ten wiatr ją tak jak gdyby roz... Tak, ją do nieba zabije. Była tak, było Milion Hark i Maryja Najświętsza Zawsze Dziewica, wszyscy doznali w niebo wstąpienie. Tak, no. I Maryja, no, i Milion Hark. Tak, no wszyscy co na nią pluli, no. Boże, Schumers, ty to czasami... Ach, szkoda na ciebie słów. Czy ktoś z was pisał tekst do SNL-a? Ja nie, ty? Nie. Też nie pisałem do SNL Polska, ale czy wiecie, czy ktoś ze stand-upu pisał? Nie pamiętam. Ja wiem, że nie ze stand-upu, no. Ale wiem, że improwizatorzy jacyś pisali z klubu komediowego. Tak, i no. Muflon. Muflon, to prawda. Muflon pisał tekst do SNL Polska. Tak. I ktoś tu tam właśnie pisze, że to był bardzo dobrze zrobiony produkt, ale nie na polski rynek. Ja absolutnie szczerze, ja obejrzałem chyba pół odcinka i ja ogólnie nie oglądam nawet amerykańskiego SNL-a. Więc taki miałem, nie byłem zainteresowany tym. I tym bardziej, że żaden z naszych ziomków w tym nie brał udziału. W sensie, gdyby ktoś był, to był bardziej gdyby ciekawski tego, a że to byli właśnie improwizatorzy, ludzie, których nie znam i kurwa format, którego nie lubię, to... Mhm. Wiesz, że ten na nagraniach pierwszego odcinka Kasia była? SNL-a? No, siedziała na publice. I jak było? Sarno? Zaskakująco spoko. Zaskakująco spoko. Że na żywo to się dobrze oglądało, ale że w ogóle się to przez ekran nie przenosiło. Znaczy nie to, że jakiś super szał był, ale... Ale wiesz, jak normalnie są zazwyczaj te nagrywki, to tak jak mieliśmy z Comedy Central przygody, że ta publiczność siedzi 4 godziny i wszyscy mają cię w dupie. Tak, no. To tutaj oni dbali o publikę. Mhm. Że wiesz, żeby ich nie zmęczyć. Słuchaj, powiem ci tak, porównując jak gdyby cokolwiek do Comedy Central, który my robiliśmy, no. To poprzeczka jest naprawdę nisko zawieszona. No, ale SNL zrobił tylko jeden sezon, a Comedy Central robi chyba już 5. Mhm. A ile było odcinków polskiego SNL-a? Z 10? Z 10, coś takiego. I to faktycznie było co tydzień? Takie, że jak gdyby skecze pisane jak gdyby na podstawie tego tygodnia, czy trochę oszukiwali i tam kurwa dawali? Nie wiem. Ja oglądałem pierwszy odcinek. Jak? No takie, wiesz... Takie fajnie, że coś zrobili w komedii, no ale później już hajsy się skończyły i się wycofał cały ten... No bo to jest... Czy to był w ogóle show... Showmax? Nie, właśnie nie. Nie wiem.
Pamiętacie, co to była za ten, za platforma, która, kochanie, pamiętasz tą platformę? To nie był Comedy Central? Nie, to właśnie była ta, co chyba z Chin miała dofinansowanie, czy skądś, i weszli na polski rynek. Znaczy, słuchaj, powiem ci tak, no, SNL zrobienie... Showmax. Showmax, cokolwiek. No, ale ja powiedziałem przed chwilą Showmax. Tak? No, no powiedziałem to. Showmax, powiedziałeś nie. No, nie no to. że wyprodukowanie sketch show, gdzie musisz mieć co tydzień nowe 30 minut, musisz mieć zatrudnionych przy produkcji tego, nie wiem, 10-15 pisarzy, 10 aktorów, 50 osób kostymografii. Ale jest to najgorsze, że to muszą być osoby, którym zależy na tym. No, dokładnie. No. Na maksa. Na maksa. I poza tym finansowo, no to musi być droższe niż taki stand-up, gdzie po prostu płacą kurwa... No już, tak, no. Nie, no tutaj to wiesz, jak stand-up kupujesz, to płacisz jedynie za renomę komika. Mhm. Dlatego w polskim stand-upie nikt nie płaci za to. Ale były teraz, nie wiem, czy możemy o tym mówić. Że co? Że były teraz, jest, biorą do kolejnego sezonu Comedy Central. No teraz. Były open mic'i w czwartek? A były, byłeś na tym, nie? Nie. A, no, no tak. Słuchajcie, chodzi o to, że jeżeli chcecie zacząć robić stand-up, to możecie się temu zgłosić. Ale po co? Czemu ty to robisz? Nie róbcie tego. Nie, tam właśnie jest ten motyw, że publiczność siedzi z 3 godziny. No wiem, ja bardziej się śmieję z tego, że ludzie naprawdę mogą się zgłosić i tam wystąpić. A, to też jest jak gdyby fenomen. Ale... Ty miałeś swój debiut stand-upowy w telewizji, nie? Nie było czegoś takiego, że ty na... Nie, ja miałem trzeci mój występ w życiu w telewizji. To jest tak śmieszne. To jest taki kurwa... To nie powinno się wydarzyć w normalnym... No to jest w sensie powiedz to gdzieś za granicą, powiedz to w Ameryce, no. to jest stary, w sensie to jest taki mózgojeb, w sensie to jest taki... A, jakoś... bo myślą sobie, o, ale zajebisty. Tak, tak. Nie, no to nie jest normalne, że wiesz. No ale to tylko widać, ile chcieli odcinków i byli przekonani, że ta ilość musi się wydarzyć. No tak, no. A jeszcze ci powiem więcej. To był mój trzeci występ na scenie, no. A jednej osoby nie wyemitowali. Czyli, wow, kto był tak zły? Wiesz, ten, robisz name dropa? A chcesz? No, a nie, znam? Możesz znać. No to na maksa. Nie. Jeżeli to jest ktoś, kogo znamy, to na maksa można powiedzieć. Ale to chyba nie jest, ja nie wiem, czy była zła. Powiedz mi na ucho. Dobrze. No. Czekaj, tylko muszę sobie przypomnieć. Na serio? Jak to nie wiem też jak się nazywa? Nie, ja myślałem, że to jest ktoś z naszych ziomków. Nie. Z Adamczyk, czy Artek. Nie robi teraz stand-upu. Nie. No. O, ja nie znam. Nie znam. A, no nie znasz. Nie znam. No. No to on. Nie znam Krzyśka Onruga. Co? Nie, on się dostał. No tak, nie no, pamiętam. A ostatnio właśnie na warsztatach był... Krzysztof Mądruk? Nie, jest taki... mówiłem ci już zresztą tego, jest taki chłopaczek, który jest totalnym kurwa geekiem. A teraz był open... były resort comedy, work in progress i pierwszy rząd to byli wszystko twoi warsztatowicze. No, czterech w pierwszym rzędzie, no. No to... no tak, no tak. W dzisiejszych czasach pierwszy rząd. No tak, no. Ale tam jest właśnie taki chłopaczek, który jak gdyby za dużo stand-upu ogląda i za dużym jest nerdem i właśnie się dopytywał o Unruga. I mam takie trochę poczucie, że Unruk wyrasta jako jakiś taki kurwa legenda albo mit polskiego stand-upu. Nie? A to nie wiem, czy pamiętasz to, ale kojarzysz Bartłomieja Przybysza? Wiem, co to jest i wiem, co chcesz opowiedzieć, ale chcę to usłyszeć. To on chyba w Wasz Dzienniku pracował swego czasu. I stworzył top chyba tam 10 czy top 20 polskich komików, taką czasów, listę. Tak. No. I na pierwszym miejscu był Krzysztof Unruk. No tak, no. I to są takie rzeczy, przez które on wyrasta jako jakiś mit, legenda, nie? W sensie, no. No, to jest tak jak jest Smarki Smart w hip-hopie polskim. Że jest taki jeden ziomek, który jest, trzeba mu oddać, ma dojebane epki, nielegalne i tak dalej. Nie to co Unruk, że po prostu 3 razy wystąpił i kurwa ma 2 artykuły. Nie no, sobie. Unruk wiesz. Chyba tam z 3 lata występował. No ale ile mam nagrań? No ale to wiesz, występowania, no tak. Nagrywanie. No dobra, ale chodzi mi o to, że Smarki Smart ma przynajmniej nagrania, które możesz sobie posłuchać. Aha, dzisiaj. Tak? Wiesz co chodzi? I występuje na fitach i tak dalej, ale też jest taką legendą hip-hopu, który jakby... A już nie jest aktywny? On, ja szczerze nawet nie do końca kojarzę szczegółów jego historii, ale nie nagrywa płyt. W sensie raz na jakiś czas się pojawia na jakimś ficie i jest wielki ruch wokół tego, okay. Kurwa wraca, ale nigdy z tego nic nie powstaje. A nagrał coś z Marki Markiem?
Sorry, zapomniałem, że nie możemy rozmawiać o hip-hopie, piłce nożnej, ani innych tematach, które są dla mnie ciekawe. No tak, no. Jakie jeszcze mamy maile od ludzi? To wszystko? To były wszystkie maile od ludzi. Wszystkie historie? No to super. Jak ci się prowadziło ze mną resort? Właśnie, bo trzeba powiedzieć, że Czarek Jurkiewicz, który jest współprowadzącym resort komedii, zadzwonił mniej więcej, nie, ja do niego musiałem zadzwonić, bo było już 10 po, imprezę czas zacząć, Czarek, gdzie ty jesteś? A on mówi, kurwa, policja mnie spisuje, nie wiem, zaczynaj beze mnie. Ja musiałem szybko sobie do kogoś dokoptować i patrzę, znajoma facjata. Patrzę. Czy to pan Piotr Krzymowski? Patrzę, Antek, możesz, nie mógł. Nie było go. Tak, zapytałem się wszystkich. Ale... No i było tak, no. Albo był Karol Kopiec, albo Piotr Krzymowski. I Karol, no, Karol Kopiec odmówił. No i co, i pierwszy raz byliśmy razem na scenie od Berlina. Rzeczywiście, no to już kawał czasu. Kawał czasu. To co, już prawie rok będzie. Coś takiego, nie? No, ale w sensie, no, jak to, miło było, bez różnicy. Ja ciekawe tego... się prowadziło. Fajnie, wiesz tak. Co, bo ty dawno nie byłeś na resorcie Comedy World tak. In Progress. No. Teraz jak jest to 50% wypełnienia sali, no. Które ostatnio oczywiście też dotrzymaliśmy, no. To są ciężkie te występy. No na pewno i też... to prowadzenia często nie są jakieś takie, wiesz... A to było takie 4+. 4 plus? No. Na 6? No. Okej. Okay. Bo ja zawsze daję skalę na 10, więc miałem taką trochę nisko. Dobra. Ale ja bym chciał powiedzieć, że 6 na 10. Czyli takie bardziej 3 na 6. Więc, ale tak, zgadzam się z tobą, że było o tyle miłe, że podstawą dobrego prowadzenia to jest nie dać widowni znać, że idzie ci źle. Rozumiesz, że jak coś ci nie wejdzie, idziesz dalej. Bo ty jakby nie jesteś tam od jakby żartowania i tak dalej, tylko od, wiesz. A, no to musimy porozmawiać. Właśnie. Od tego jesteś! Nie, no dynamika z tobą, jak się prowadzi, jest dosyć prosta, no. No ty jesteś szybki w żartach, w sensie ty masz jak gdyby bardzo, jak gdyby od razu żart. Więc tak naprawdę mi nie przeszkadza być trochę jak gdyby... Wolniejszy, dajcie informacje, też coś skleję, ale jak gdyby wiem, że z tyłu głowy, jak gdyby ty cały ja czas... Ja będę. Tak. A to wziąłeś? Tak, no. Taki pies, który szczeka po prostu za mną. Tak, no. Szumi, a o tym jeszcze! Ale trochę tak jest, tak szczerze. W sensie to nawet nie jest... Ja uważam, że to jest komplement dla ciebie, szczeniaku. O ty, Wańcu. Śmieszne było, że byli twoi warsztatowicze. Bo ja na samym początku nie wiedziałem, że usadowiłeś ich wszystkich w pierwszym rzędzie. Przede wszystkim, bo tak nie było. No, było tak. Czterech usiadło w pierwszym rzędzie. No tak, ale my mamy resort komedii podzielony jakby na dwie części, lewą i prawą. I cała, patrząc ze sceny, prawa część była zajęta przez swoich warsztatowiczy. Tak, dobra, czyli połowa rzędu. Połowa pierwszego rzędu była... 4 z 9 osób były ode mnie z warsztatów i siedziały razem po prawej stronie. Tak, tak było, no. Zresztą ja ci chyba to też powiedziałem. Powiedziałeś, że będą na pewno na sali. I że jakoś ich rozlokujesz tak w różnych miejscach. No właśnie, miejscach. I później na scenie nawet powiedziałeś, może z nimi porozmawiamy. Ja powiedziałem, nie, bo to są moi warsztatowicze. I tu powiedziałeś, no dawaj, z nimi porozmawiamy. Nie było dokładnie tak? No było, ale to wtedy właśnie się zdziwiłem, że to oni. No tak, no to byli oni. Co o nich sądziłeś? Śmiali się dużo? A oni, wiesz, na moim występie tak. Ale oni. Więc są spoko. Będzie z nich przyszłość. Nie, ale po występie w ogóle tam gadali, że mają występ finalizujący te warsztaty. No tak, no. No i to będzie w resorcie. Nie, nie w resorcie, w Puencie. A w Puencie? W Puencie, na 100 parę osób. Ale w Puencie na zewnątrz, na plenerze? Puenty? Bo tam wiesz... Nie pomyślałem zupełnie o tym. Bo plener Puenty to teraz słynie z dobrych bomb. Wiesz co, ten plener Puenty... wiem do czego zmierzasz, ja uważam, że to nie jest wina miejscówki. I nie wymieniając nazwisk, ale wszyscy, którzy tam wystąpili, to była ich wina. Sorry, no mówisz mi, że jakby słynie z bomb. No tak, no bo jak organizacja, kurwa, wiesz, po 3 godzinach wychodzą i jeszcze nie mają materiału, są nieprzygotowani, no to będą bomby. No ale to nie jest kwestia miejsca, to jest kwestia tego, że ludzie tyle, kurwa, czekali na coś, co się, kurwa, nie było gotowe. No dobra, no ale co ci powiem, że przed naszym Rose Battlem,
były stand-upy. No. No i tam jedna bomba taka poszła mocno odpalona. No, ja tam widziałem kurwa kilka takich. Ale dalej uważam, że to była wina kurde występującego, a nie miejsca, a nie widowni. Myślisz? No. Ja myślę, że jednak ta przestrzeń nie współpraca. Nie sprzyja? No nie wiem, no powiem ci tak. Moi warsztatowicze będą śmieszni gdziekolwiek ich nie da. Właśnie o to mi chodzi, że ja bym się trochę bał o nich, wiesz, ich tam rzucać. Bo mogą zbombić, a źle zbombić na pierwszym występie. Chyba, że nie chcesz, żeby to robili. No, to wtedy ja szczerze mówiąc, ja mi się wydaje, że miejsce nie będzie miało dla nich znaczenia. Ci, co mają zbombić, zbombią. Ci, co mają dobrze pójść, dobrze pójdą. Tak? Tak, no. No. Czyli już wiesz, którzy zbombią? Oni tylko tak rzucą, panie Szumowski, ja? Czy to ja będę? Nie, no słuchaj, ja stary, nie mi oceniać. Skąd nie wiem, który zbombi, który nie? Kurwa. Gdybym prowadził zakładę, no, to myślę, że... To byś wygrał. To... No to wiesz, no to bym obstawił, ale... Chuj, wiesz co, wolę... Czuję, że moja opinia tutaj może nie być wskazana, wiesz co chodzi? Że ci warsztatowicze mnie słuchają teraz i faktycznie jak ja coś takiego powiem, to kurwa będzie mi zależnie na sobie zędzie. Ja sobie pogadałem z nimi tam po występie, tak chwilkę, bo... I mi powiedzieli, że cię kurwa nienawidzę. Że czarka wolą. Nie, ale Kasia no. Ubera zamówiła, już mieliśmy spadać i oni mi mówią właśnie, że jest ten występ kończący. No. I czy wpadniesz? No, jak chcesz myśleć, że tak. No nie chciałbyś paść? Bo ja ich pytam, a kiedy? A oni wtedy. No fajnie. Oni, o tu wpadniesz? A wiesz, że ja w ogóle przez to, że prowadzę ten występ, nie będziemy na wielkiej trasie? Co ty gadasz? No. Przez takie coś? No. A możesz tak robić? Czy Stand-up Polska może tak robić? Nie, no czy ty tak możesz robić? Dlaczego ja tak? Czy ja tak mogę robić? No bo ty masz inny występ wtedy, kiedy mam wielką trasę. No tak, no ale to wielka trasa jest w czasie, kiedy jest ten występ. Ten występ był pierwszy. Wiesz co chodzi? Ten występ jest dogadany od 3 miesięcy i nagle jest jakiś inny, no to co? Aha. Ale fuck up. No. O, dziwne. No. A bo ty zamykałeś pierwszą część. Tak, no. Oj. No więc tak, no. No, to mega beka. A kiedy będzie wielka... Znaczy, w jakiej miejscowości będzie wielka trasa? Wiesz to? Bo nie możesz dojechać. No, w Lublinie, no. Nie dojadę. No to fajnie, to pogadamy sobie z Czarkiem o kolejności. zawsze miłe rozmowy. No tak, tam się nigdy nic złego nie wydarzyło. No dobra, a ty już co, jakie jeszcze ciekawe rzeczy się wydarzyły w tym tygodniu? Mam dla ciebie świeżo rejenty, ale boję się, że się nie odpalam. Ty, ja mam sztuczkę magiczną. Masz magię? Mam magię. Co ty gadasz? Mam magię. Boże, Szumecz, co ty na magii siedziałeś i nic nie mówisz? Kurwa, człowieku, ale to jest taka sztuczka, potrzebuję 100 zł. Potrzebuję 100 zł. Nie stać nas na tę sztuczkę. Nie stać? Nie. No stary, czekam. Całe życie jestem przygotowany na twoje triki magiczne. Dobra. Jesteście gotowi? Czekaj, to zrobię jingle. Wiecie, jak ja wchodzę w tryb magię. Dawaj, jingle. Jest jingle? Ja mam nawet jingle? Musisz go śpiewać. A. Magia. Szumnie go. Magia. Szepty. Magia, szepty. Dobra. Kto to mówił? Nie wiem. Dobra, ale czyli co? Tak. Przed, nie wiem komu to pokazywać, przed wami. Czy mi, czy... No tak, ale ty się patrz tutaj i dobrze, wiesz, dobra. Będę się patrzył, masz będę standardowym tak? Twoim widzem. Dobra, jak tutaj widzisz, rejent, mam 20 zł. Aha. To 20 zł będzie lewitowało na... O kurde, będzie lewitowało na mojej dłoni. Co za nie są... Wierzysz w to? A mam odpalić jakiś ten program do magii na kompie? Nie. Ty to zrobisz? Tak. Pozwolę sobie zgiąć, bo dopiero wtedy... Bo wtedy lepiej lewitują wtedy pieniądze. Lepiej lewituje pieniądz, jak jest zgięty. Tak. Trzymasz go na palcu, Szumi. No dobra, no to weź ty trzymaj. Chcesz zobaczyć, czy się zatrzymasz na palcu, czy nie? Co? No to ty trzymaj, zrób to. Ale co? No trzymaj tak jak ja. Że na palcu? No. Aha. No ale nie mam posmarowanego palca niczym. No ale ja też nie mam niczego posmarowego.
No nie, no ale... No nie da się. Ale tak się da, patrz. Kurwa, zrobił to lepiej ode mnie. Nie no. No, jeszcze raz ci to pokazać? Tak, tak. No. Tylko weź ten smar tam. Okay. Tak, już, jesteśmy? No. Weź te dwa magnesy tam dobrze. Ale. Lewitowało. Ty, ja zdmuchnąłem to. Ale widać było, czy nie? Widać było? Jak bardzo jest to imponujące? W skali od 0 do 10? No. Oddaj mi dwie dychy. Które nawet nie są twoje? Dobra, no zobaczcie, lewituje. Mhm. No. A wiesz, że lewitacja polega na tym, że coś się unosi w powietrzu? No ale jest w powietrzu. No nie jest, masz no to na palcu. No ale to, a umiesz tak trzymać na palcu jak ja? No, no, no nie mów, że lewituje. No ale lewituje na jednym palcu. Trzymasz na palcu. No jak? No, zobacz, jeszcze się drga. Mhm. I co masz w środku? Magię. Magię mam w środku. No i chcesz spróbować? Szumers, już próbowałem, no, dobra, tak? Okay. Nie mam okay. Tego samego, co okay. Ty masz. Nie jak to zrobiłem, się pytasz, tak? Tak, teorie były różne. Nasmarowany palec, magnes, czy po prostu zwykła magia? Odpowiedź kryła się w prawej dłoni, gdzie trzymałem złotówkę. Tak. I po prostu... Jak ci pokazywałem ten banknot, to udało mi się ciebie zahipnotyzować słowem, namalować obraz, który dla ciebie wydawał się zwykłą konwersacją, a tak naprawdę wszedłem głęboko w twój umysł i zdekoncentrowałem ciebie, jednocześnie wkładając złotówkę pomiędzy banknot, no. I lewitując złotówką na palcu. Tak naprawdę to... Jesteś pewny, że tak się zrobiłeś, bo tak nie wychodzi ci jakby. Stary, złotówka mi pod kanapę wpadła, a tam kurwa nie sprzątałem od roku i nie chcę tam sięgać. To jest prawdziwa magia. No ale jak mi dasz jeszcze jedną monetę, to ci pokażę. Kurwa, już za dużo hajsu dostałem. Oddawaj te dwie tyfy. Słuchajcie, między nami tej sztuczki się nauczyłem jakieś dwie minuty przed rozpoczęciem podcastu, jak Rand był na mnie zły, że nie znowu jestem nieprzygotowany i... Warto było. Warto było. 3 minuty zapicia czasu antenowego. Idealnie. No wystarczy postawić, po prostu zawinąć złotówkę do dolara. Szumers, naprawdę do dolara? Do dolara bądź 20 złotówki. Zależy kto jak lubi. Amerykański trik. Tak, no. Miałem tak, jak 20 zł to zadziała. Dlatego chciałem stówę, bo stówa jest chyba... W komentarzu tam pisałeś? Tak, a dwie dychy też dadzą radę? Stuwa chyba będzie lepiej działać, bo jest, czy ja dobrze mówię, że stuwa jest większa? Większa? Jest. Yes. Polskie banknoty mają różne rozmiary. Więc jak masz większy, to bardziej imponująco wygląda. Jakby ci dać 5 stów, to już w ogóle. No to stary, wtedy wiesz, o piątkę bym zawijał, żeby było 505. To coraz droższe te triki. No i tyle w tym segmencie magia Szumowskiego. To był ten cały segment? A co, ty spodziewałeś się więcej? No, tak. Ja pierdolę, stary, jak ty masz wysoko poprzeczkę zawieszoną. Ja myślałem, że fakt, że zrobię to pierwszy raz już, wiesz, od miesiąca jakby... Stary, ludzie w komentarzach piszą, kiedy będzie magia Szumiego? Kiedy będzie magia Szumiego? I nagle jest lewitujący pieniążek. No i oni są zadowoleni. Oni wiedzieli, że to kurde jest to, na co czekali. Wasze zdrowie. Chcemy spróbować tych? Chcemy spróbować świeże rejenty? Tylko oznajmiam ci, że dzisiaj jak widzisz, problemy i może się coś zjebać. Ale mamy niby nową wersję tego softu. No. I może będzie też super gicior wszystko śmigać. No dobra. Ryzykujemy? A co może się stać? Może wypierdolić ci chałupę w powietrze. Całą chałupę może wypierdolić. Całą chałupę, ale wtedy łatwiej znajdziesz złotówkę spod kanału. No to inwestujesz. To robimy to, no, bo tu mam kabel, no. I go tylko podłączę, no, to... i albo będzie albo kulało, sprzężenie, albo nara. Dokładnie. Okej. Okay. To decydujemy się? Dobra. Dobra. No, chciałeś mi pokazać, że twój kabel nie działa. Nie, właśnie to chciałem. To są najnowsze rzeczy. O! 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 Jest 19:31. No. 19:31. No. Ale, nie ma, ale mamy błędne kolory. No dobra, no to słuchajcie, tam gdzie jest fioletowe jest żółte. No i wytłumaczyłeś internet.
Słuchajcie, jakby to co widzicie, to inaczej powinno być. Ty, ale możemy chyba przejść tak przez nią. Ścina dźwięk, jak się podłączy. No, no, no to pytania od widzów. To pytania od widzów dzisiaj. Pytania od widzów? No. A nie za wcześnie na pytanie. A, ja mam prezenty dla ciebie, stary. Jakie też masz prezenty? Zobacz, po lewej stronie przygotowałem ci dwie paczuszki. A, dobrze, widzę. No. Którą mam pierwszą zacząć? Nie wiem, bierz którą chcesz. Nie to. Dobrze. Dobrze, dobrze, panie Szumowski. To, cześć, stary. Jak te kobiety, co do ciebie przychodzą po występie tam do garderoby. Że, co mówię, nie to? Okej. Okay. Mogę już rozpakować, bo w sumie już... Na jakiś kontekst, żebyś wiedzieć od kogo, czy co i jak? Ta siata? To od jakiegoś menela. Nie. No, bardzo niemiło, bo ktoś ci sprawił prezent, a ty od razu, kurwa, wyzywasz go od menela. Tutaj wystarczy, że włożę sobie ten... Dobra, wiesz co? Ten prezent już straciłeś. Kasia, mam dla ciebie prezent. To będzie dla Kasi, jak ty nie doceniasz. Kasia, dostałaś od jednego z moich fanów, który ewidentnie nie lubi Rynta, ale dostałaś smycz dla swojego psa. No. Proszę. Dziękuję. A ty chcesz, kochanie, my mamy... Kochanie, my mamy biszona kędzierzawego. Ta smycz to on będzie może ją gryzł. Nie. Bo nic więcej z nią nie zrobi. A co, będziesz biszona na czymś takim prowadzić? Weź mi, odrzuć mi ten smycz. Jaka śliczna. Jest śliczna, jest z marihuany i jest od... Czekaj, jest z marihuany? Tak. Nie, znaczy jest wzorek marihuany na tym, tak? Ja myślałem, że cała smyczy z marihuany. Nie, 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 to was pies się jeszcze nie najara tak szybko. ale do czego zmierzałem, to że to jest firma tej, pamiętasz, typiarki, która namalowała mnie w postaci Jezusa? To ta gościła robi coś wartościowego? zabieram tą smycz znowu. Znowu zabieram smycz. O kurwa, ile tych? Ile tych reklamówek? No naklejki, że jak będziesz szedł z psem, to możesz je doklejać. A, how? WDP. No zbekowałem. No, rzeczywiście. O. Dobra, i dostałeś też a drugi takie prezent. A wlepki są, nie? Tak, no. Ale na serio? Myślisz, że ktoś to będzie korzystał? Ludzie tam przyklejają Legia, no zawsze moja, a ja będę z takim HAU WDP? No czemu nie? Drugi prezent. Ty, czekaj, bo ja muszę się tą smyczą jeszcze pocieszyć. Ty już chcesz drugi prezent, ja się pierwszym jaram. Ty, spoko. No dobra, ale nie ma szelek. Jak to nie ma szelek? No nie ma szelek, no zjebała, no. Jak ja mam do psa to przyczepić? Szelki jeszcze jest potrzebne. Zgówniany ten... Jeszcze szelki mają być. Szelki. Oddawaj to, nie ma drugiego prezentu dla ciebie. O, Kasi się podoba. Wtukane, no i super. Wtukane. A to jest drugi prezent? To jest drugi prezent. Też mnie wkurwiło, że stary, ja byłem 6 dni w trasie i ludzie do mnie podchodzą z prezentami dla ciebie. O super! To jest naprawdę frustrujące, że jest takie... Jesteśmy wielkimi fanami waszego podcastu. Tu jest prezent dla Rejenta. Ja mam takie, kurwa, a dla mnie? A dla czy mnie to będą jakieś piwka? No. Kraftowe? No. Zajebioza. Wolbierchel? Tak, no. Skąd to jest? Nie wiem, od typiary jakieś. Niemiec jakieś? No. Kurwa, ja to się zawsze boję, że jak coś jest do żarcia albo do picia, to zatrute. Na chuj ci ludzie prezenty kupują. Nie wiem, to tobie je dawali. No właśnie. Ej, fajnie, super, jaram się. Fajnie dostać piwka. Jakbyście mogli częściej spotykać Szumiego na występach i mu przekazywać. Kurwa, tak, jak twoje maile odbieram, tak? To ty moje prezenty nosisz. Dobra, dobra, jakieś to jest wyrównanie, ale no tak. Mam ty pana to. I jeszcze co tam jest, miód chyba, tak? Czy co? Co ty gadasz? Kawiar. To jest kawior. Kawiar. Ostatnio gadaliśmy o tym w podcaście. Tak, no. Że ja nie umiem tego mówić dalej. Ja cały czas nie jestem przekonany, czy mówię kawior, czy kawiar. Kawior. Kawior. W kawiarni. Kawiary są. Kawiornia. Super! Ty, to jest w sumie zestaw dla dwóch. To na następnym streamie. Było bardzo precyzyjnie mi powiedziane, że to tylko dla ciebie. A, dobrze. To z Kaszą sobie. A czy kawiar jest drogi? Kawior. Kawior jest drogi? Tak, zazwyczaj tak. Ja się dziwię. O, pani od szelek jest. No, bo a nie od szelek, od smyczy. Szelki to kurwa szelki, dopiero proszę. Też może zrobić. No to proszę robić. Proszę przestać oglądać i robić te szelki. Super, bardzo się jaramy. Fajnie, Szumer. Znaczy... A jakieś piwka wypiłeś, które ci dali dla mnie? Przyrzekam ci, stary. Dwie osoby podchodzą z prezentami dla ciebie i mi po prostu mówią na zasadzie, a mi się podobał występ Antka. Ja mam takie, co kurwa? Że jestem tutaj w ogóle niewidoczny dla wszystkich? Mózg rozjebamy!
No więc tak, no. Super, ja, podobały mi się te prezenty na maksa. Ja myślę, że to powinien być motyw przewodni i jeden z segmentów w naszym streamie. Rozpakowywanie prezentów? Tak, prezenty jest, dla jest nas. Jest coś mega miłego w otrzymaniu prezentu. Jest masz, mega, no. Stary, nawet się jaram z tych wlepek. Mimo, że no. Wiesz, wychodząc od ciebie wrzucę je do kosza. I tu jest ten rejent, którego znam. Tak mi to pachniało, jakimś takim tanim chwytem manipulacyjnym, że chcesz prezenty. Musisz być sobą. Myślę, że to może być jakiś leitmotiv, że możecie wysyłać prezent rejentowi, który on później ściśnie i wam powie, że go nie chce. To jest. Ja myślałem, że ty tak z obrazami będziesz robił. Że będziemy je palić na żywo. A czy my kiedyś nie mieliśmy takiego motywu, że ja ci coś kupiłem i ty coś mi się cisnęłaś za to? Mi się coś teraz wiesza mózg? Nie było czegoś takiego? Ja nie pamiętam swojego życia. Ja stary pamiętam najgorszy prezent, jaki w życiu dałem. O, jaki dałeś? Jaki znaczy byłem... Do dzisiaj jestem zniesmaczony tą sytuacją. A miałem stary 9 lat. Miałem 9 lat i pamiętam to do dzisiaj jako takie po prostu jedno z większych kurestw, jakie ktoś mi wyrządził. O to ja ci opowiem, czyli, że... jaki ja prezent dałem, mając chyba tam 12. Stary, ja mam 9 lat, jestem ze swoim ziomkiem i dostaliśmy tam kieszonkowe, dostaliśmy 10 zł, ja 5 i on 5 zł. I kurwa, poszliśmy do sklepu przed boiskiem i tak dalej i można było sobie za to kupić kolę i batonika. I mój ziomek kupił od razu kolę i batonika i wszystko wjebał, ja kupiłem kolę i później po boisku sobie zjem batonika, nie? I kurde, on wszystko zjadł, później my weszliśmy do sklepu, ja jak gdyby kupowałem batonika, on mówi, że on też chce batonika, ja mówię, takie, ty już wydałeś swoje pieniądze, teraz są moje pieniądze i tak dalej, on mówi, nie, że chce batonika. Ja mu kupiłem batonika. W sensie miałem takie, dobra, kurwa, bardzo chcę tego batonika, wyszedłem, kupiłem mu go i on go, stary, wyrzucił, powiedział, że nie tego chciał. I ja, stary, to nie kończy się historia tutaj. Ja mu miałem to tak za złe, nie mogłem mu tego wybaczyć, bo ja, wiesz, z własnych ust sobie wyjąłem, żeby ten mały skurwysyn sobie batonika wziął. A czemu nie wyjąłeś z kosza? Bo tam już honor był nadszarpnięty. Bo to nie było takie dla beki. Mieliśmy 9 lat i to już było jakby... Ja miałem już taki, wiesz co, stary? Pierdol się i wiesz, uciekasz tam niby do domu, a później wracasz do śmietnika. Słuchaj, jak było naprawdę, to zostaje między mną a śmietnikiem. Tak zrobiłeś. I później właśnie, bo my do dzisiaj się przyjaźnimy, to jest jeden z moich najlepszych kumpli niestety. Pamiętam, że ja mu często to wypominam tą historię. No. Tak, ale co masz się cofnąć w czasie do 9 lat? No i albo przynajmniej mi, kurwa, codziennie kupować batoniki, kurwa, dopóki. Za jednego batonika masz codziennie kupować. Za takie splunięcie w twarz? Myślę, że to jest minimum, co on by mógł robić. To jest jak gdyby, stary, trzeba tobie kupić sneakersa, bo ja to już sobie odjebałem. Ja stary pamiętam, że przytoczyłem tą historię przy naszych matkach. I to było najbardziej mi zabolało. Że, no, że ja, to była historia, powiedzmy, jak miałem 9 lat, ja to przytaczam, jak mam 13 lat i mówię właśnie, że ten solo to taki kurwa niewdzięczny bachor jest. I na to on coś tak jak gdyby zamaglował sytuację, że tak to wyszło? Ile masz emocji w ogóle, jak się kotłują w to? O, stary, to jest naprawdę, ja u psychologa powinienem do tego pójść. To 100%. No, serio, stary. I jeszcze to zostało tak obrócone, że ja jak gdyby wypominam komuś, że kupiłem mu batonika. Wiesz co chodzi? I jeszcze moja matka miała... jesteś tym tak, że ja jestem tym złym, że kupiłem mu batonika i później, że jeszcze jak on mi wrzucił go do śmieci i ja mu powiedziałem, że jest chujem, to ja jestem zły, że mówię, że on jest chujem. No i kurwa, jest... wszyscy byli przeciwko mnie. Bo to jest to stare, dobre zagranie kobiet. Kobiet? Kobity tak. Kobity. Sorry, tak ja myślałem, że kobiet, kobiet 16. 16? Ten młodsza wersja. Kurwa, który to jest COVID? Ten jest 19, ten 19, jest pełnoletni. Ja pierdolę. Ten jest pełnoletni. No. Ty złapałeś COVID-a 16? No. Nie no, tam było COVID 19, no. Kobiety tak mają, że coś tam zrobiłeś, wiesz, 6 lat wcześniej w związku no. I ci wypomina. No kurwa, baby, no. No. No baby tak mają. Baby tak mają, no. Chyba że jest jakiś romantyczny film i straci pamięć, to wtedy tak nie ma. Pamiętasz, na przykład był taki z Adamem Sandlerem i Drew Barrymore, że ona się tam chyba codziennie budziła i codziennie traciła pamięć. I codziennie się w sobie zakochiwali, czy co? No, musiał je takie VHS-a jej zrobił, no. Że to on i że jest jego żoną. Nie oglądałem tego filmu. Ja kojarzę... Ale ci zby spoilerowali. Ja kojarzę ten Eternal... Sunshine of a Spotless... Ale to z Jimem Carreyem. Z Jimem Carreyem, ale też z podobnym motywem. I to dobry film. A tamten to taki, wiesz, typowa komedia romantyczna. A komedia romantyczna? Kurwa, ja nie wiem, czemu myślałem, że to horror. Ty już tak... jumpscary co chwila. Mamy pytania! Pytania od widzów.
Bank. Słuchajcie, od razu z góry powiem, że nie odpowiadam na żadne pytania związane z magią Szumowskiego. Jeżeli nie zrozumieliście za pierwszym razem, nie zrozumiecie już do końca. Dobra, okej. Pierwsze pytanie. Czemu magia Szumowskiego dzisiaj była taka chujowa? Ewidentnie takiego pytania nie ma. To moje pytanie. tutaj. Co myślicie o początkujących konikach? Wzorcujących się na tych bardziej znanych. No mi się podoba, że oni tam próbują, tam tak. Czasami bardzo daleko od bramki stoją, no. I sprzedają te bilety, i wiesz. Są skoncentrowani na sianie cały czas, cały nie? Czas, ty pieniądze, tylko, pieniądze. Tak, ta, siano, siano. Pieniądze, pieniądze, nie robiliśmy tego? O, patrz, dopowiem, że zazdroszczę Szumiemu mimiki. Oglądałem pół człowieka, pół główka naprawdę kilkanaście razy, analizując jego zachowanie. Rejent jest za to sympatyczny. Super. Ja nie potrzebuję prezentów, jak takie pytania będą. Mój występ też musiał długo oglądać, żeby wyszedł, doszedł do wniosku, że jesteś sympatyczny, to prawda. To jest pierwszy przymiotnik, który przychodzi do głowy po obejrzeniu twoich stand-upów. Ten młody człowiek, sympatyczny. Co myślicie o początkujących komikach, wzorcujących się na tych bardziej znanych? A no jak zaczynasz, to się wzorujesz na kimś, nie? No tak, no. Nie możesz w próżni zacząć stand-upu. Chociaż ja trochę zacząłem, tak szczerze. Nie znając nic, co było przed tobą? Nigdy wcześniej nie oglądałem stand-upu. Pierw wystąpiłem, a później się dowiedziałem, co to jest. No dobra, ale musiałeś widzieć gdzieś jakieś przemówienia publiczne, nie? Przemówienia publiczne? No tak, no widziałem ludzi rozmawiających. Masz rację. No ale nie masz rację, to nie jest tak, że pierwszy raz się odezwałem, robiąc stand-up. Nie, no ale ty widziałeś jakieś te... w Anglii, bo ty się tam wychowałeś. Coś ci tam reklamówki stary, to, migały, nie? To było... O tak ci powiem. Reklamówki mi migały, masz rację, wiedziałem, co to jest szeroko pojęty stand-up, bo wychowałem się w Irlandii, ale przyrzekam ci, że jak było w telewizji, no. To przyłączałem od razu. Miałem to w dupie, w sensie miałem jednego ziomka, który to lubił. O. I to był jakiś, ale... A lubi cię teraz? Wiesz co? Nie wiem w sumie. Ciekawe pytanie. No wiesz, ktoś ogóle... jarał się stand-upem. Czy on wie, że ty w ogóle robisz stand-up? Wie. On sam też robi stand-up, co więcej, bo to jest w ogóle ciekawa postać, mogę ci o nim opowiedzieć. Bo to jest jeden z moich najlepszych przyjaciół, znaczy, najlepszych przyjaciół. Ja to słyszę, że co chwilę masz najlepszego przyjaciela. Jeden cię na hajs wyrucha, teraz ten twojego stand-upu nie chce oglądać. Nie no, ale to jest, wiesz kto to jest? Theodore Morgan? Theodore? Oczywiście! Theodore, no co ty? Tadeusz Morgan, on chyba ma. Theodore albo Teddy Morgan. Mogę się mylić do imienia, ale wiesz, kim jest Father Ted? Ale to jest twój najlepszy przyjaciel, nie? Nie, ale trochę od tyłu historii zresztą. Do imienia mylić? Nie, bo ja ci opowiem o nim przez inny... Wiesz, zaraz ta historia się połączy. Co? No. Father Ted, wiesz co to jest? Kurwa, stary, czy ja tu zagubionych oglądam, czy rozmawiam z tobą na kanapie? Mów do prostu, po prostu do mnie. No ale co ci mówię, czy wiesz, kim jest Father Ted? Nie wiem, kim jest Father Ted. Okej, okay, no ale to możesz wiedzieć, bo to jest ikoniczna postać komediowa. A wiesz, kim jest Ned Flanders? No? A, no Simpsonów. Nie. Święty przykład. Tak się wkurwił do mnie. Co to w ogóle była za linia riposty? No mów, że kurwa do mnie, no mówię. Czy wiesz, kto to jest? Ja pierdolę. Dobra. Ludzie mówią, że już to opowiadałeś. A, opowiadałem to? I mają to w dupalu. Wyłączyli live'a. Co za chuj? Było! Znali łapkę w dół. Jestem potrójnie obrażony. Raz, że ty nie spamiętasz tej historii. Dwa, że publiczność kurwa nie chce, opowiadam ją drugi raz. I trzy, że jeszcze kurwa dalej tu jestem. Ja zbekowałem w chuj. Ja zbekowałem na maksa. Jeszcze o, wiesz co by było spoko? Jakby coś wysłali, prezent jakiś dla mnie. To jest jeden z najgorszych odcinków, jakie robiliśmy. Mój ulubiony. Kurwa, ostatni raz mówię magię. Stary, wiadomo, że trzeba zrobić riposta, że połączyć te dwa nagrania w jedno, ale ja zrobię i wrzucę chyba z trzy razy ten odcinek. Jest tak dobry. Czy macie jakieś rytuały na chwilę przed występem, dzięki którym łapiecie koncentrację? Było. Było, następne pytanie, kurwa. Już odpowiadałem na to. No co kurde? Tak, co, będę po ciebie pociśnięto i teraz ty się odkładasz tym samym? Ja idę stary, idę na wojnę z tą widownią. Chuja kurde. Sami kurwa opowiedzcie historię Fadera Teda, jak tacy mądrzy jesteście. Gorzej jak ci opowiedzą. Tak, nie, co nie? Ja mam jedynie taki, że muszę pamiętać, mam taki mały rekorder do nagrywania siebie, Zooma H1 i muszę pamiętać, żeby go włączyć. Przed występem,
bo później jak go nie włączę, to jestem wkurwiony, że nie nagrałem występu i nie wiem, wiesz, jakie te śmiechy były, jakie reakcje były na żartach. No tak, czyli jak się zapytałem, jak ci było we wtorek na scenie, to rozumiem, że nie włączyłeś. Nie, mam. A, okej. Okay. Ale jeszcze nie siadłem do tego. Ciężkie. No tak, no bo ciężki. A ty masz jakiś taki rytuał? Albo jak i ten. Staram się już teraz tekstu sobie nie przypominać. Nie przypominać? Bo jak zaczynałem, to tak do ostatniej minuty, jak miałem nowe żarty, to kurwa, wiesz, na telefonie czy gdzieś i tekst czytałem szybko, że może jeszcze zapamiętam, może jeszcze się uda. Ja powiedzmy mam, dzisiaj powiedzmy mam, nie nazwałbym tego rytuałem, ale coś co powiedzmy robię przed występami, to jest, że jak jestem zamulony, w sensie na przykład na trasie, nie? Że jak już jesteś 20 dzień, powtarzasz to samo, no to lubię sobie włączyć muzykę, żeby po prostu wejść w energię taką bardziej pozytywną. Posłuchać sobie dobrej muzyczki, poskakać, trochę jakby fizycznie pompki porobić, cokolwiek, żeby być po prostu gotowym. A z drugiej strony teraz na przykład jak testuję nowy materiał i mam za dużo energii, to kurwa po prostu chilluję się w kącie, z nikim nie rozmawiam, żeby właśnie trochę opaść. Stary, ja właśnie, bo teraz zacząłem te testy nowego materiału, ja sobie przypomniałem, że stand-up jest taki ekscytujący. No, na maksa. No. Kurwa, to jest lepsze niż seks. Co? Nie wiem, co mam powiedzieć, biorąc pod uwagę, że Kasia to słyszy, tutaj jest. No. Też twoją minę po tym, że ty masz wrażenie, że pierdolnęłeś coś, ale nie wiesz do końca co. A co chcesz powiedzieć? Nic. No comment. A ty co uważasz? Nie, no... czy seks, czy stand-up? Nie, ale taki wiesz, bo nowy materiał masz i w ogóle. Jak ty się zagotowałeś w ogóle tutaj? Jak się, co się z tobą stało? To... Nie wiem, gdzie chcesz skomentować to, co mam ci powiedzieć. Szumi, podobało ci się w Gdyni? Słuchaj, było lepsze niż seks. Widzisz, mówiłem ci. W Gdyni spoko, to by taki plener był Olki Szczęczak, bardzo. Kameralnie, git, wiesz, na luzie. O, jak powiedziałem ci, że oglądałem wszystkie podcasty, to mi powiedziałeś, że chyba nie mam co robić z życiem. Duże prawdopodobieństwo, tak, no. Taki niemiły jesteś dla ludzi? Nie, no ale ja... Właśnie to jest to, że ludzie często obelgę rozumieją jako obelga, a obelga czasem jest komplementem. Tak? No jak ja ci, stary, cisnę, to mówię z miłością. Wiesz, co chodzi? Stary, ja po każdym podcaście wracam do domu i płaczę. Z miłości? Bo sobie przypominasz tę historię o człowieku, który dał serce swojej dziewczynie i zostawił jej list w apartamencie, że jak wyzdrowieje, to żebym się już miał przeczytać list od niego? No kurwa. Stary, jak ja bym siedział na takiej bombie, nie ma chuja, że nie mówię ludziom. Nie ma opcji takiej. On list gdzieś zostawił w ukryciu, czaisz to? Jakuba, to... ona się tylko budzi z oczami, ja stoję nad nią z oczodołami i mówię, patrz kurwa, patrz moje! jak myślicie, czy kabaryciarze też testują swój materiał? Jak bardzo według was wasze rozśmieszanie jest lepsze od nich? No chyba nie można powiedzieć, że jest... Tam są dwa, bo to jest podwójnie rozłożone pytanie. Tak. Czy jedno, kabaryciarze testują uwagę, materiał? Czy kabaryciarze testują materiał? Znowu, jak gdyby rozmawiamy grupowo, jak gdyby wiesz, porównujemy grupy, nie wiem jak jest indywidualny u każdego. Szczerze nie znam się na świecie kabaretów, ale domyślam się, że mniej od stand-uperów, że tam jest chyba bardziej taki motyw, że oni robią sobie próby bez widowni, pewno jakoś gadają i myślę, że... Ale na pewno mają jakieś takie, wiesz, turne ze sketchami. Takimi testowymi? Nie, że dobrze, no, wiesz, jadą pierwszy raz i mają takie, dobra, ten sketch odpada, rzucimy tamten, co wymyśliłeś 5 dni później. Kurwa, powiem ci, ciekaw jestem tego procesu, ale myślę, że on nie jest na tyle pracochłonny, albo nie jest tyle czasochłonny, co stand-up. Gdzie w sensie jakby... poprawiania ich żartów? Tak, no, poprawiania, weryfikowania z widownią, kurde, wiesz, dłubania w mi tym. Mi też ciężko mówić, bo nie byłem w kabarecie, ani nie wiem, jaki jest proces tam pisarski w kabarecie. Trzeba by Abelarda zapytać. Tak, ale właśnie mając, nigdy nie rozmawiając o tym wprost, no. Ale tak gadając właśnie, nie wiem, Mieszko tam gdzieś tam wokół tych kabaretów siedział, no był Giza. W kabarecie. No właśnie, no to oni, nie chcę ich cytować, bo ja nie pamiętam tych wypowiedzi, ale mam wrażenie, że tak zawsze interpretowałem kabaret, wiesz, mając ich obok nas. No. Wiesz, że oni się w ten sposób wypowiadali, ale też nie chcę im wkładać słowa w usta, aha, nie? Czyli że ty mówisz, że oni mówią, że to jest mniej pracy.
mam wrażenie, że jak gdyby ludzie, którzy się na tym znają, mi tak mówią. O tak. Okay. Więc ten, a drugie pytanie i tam było ciekawie ułożone. Jak bardzo ułożone. W ogóle was, czekaj, jak bardzo no. W ogóle wasze rozśmieszanie jest lepsze od nich? Okej, bo ja pierwszy zrozumiałem, że jak bardzo my uważamy, że nasze rozśmieszanie jest lepsze od nich. No to tak. I ja uważam, tak, no tak, no ale to jest co innego, bo my uważamy, w sensie komicy... Nie, jak bardzo według was wasze rozśmieszanie jest lepsze od nich? Okej, no to według komików no. Stand-up jest 1000 razy lepszy od kabaretu. A, no tak. Więc to jest jak gdyby niepodważalne. Jak rzeczywiście jest? Jak stand-uper, no. Co gada o ruchanku, wyjdzie na publikę, co ma 5 dych, no to się przekona. Mhm. Dokładnie, też mi się wydaje, tam kabaret by tak pozamiatał, tak. Że ten stand-uper to miał taki... Tak. Bomba, nie wyszło. Zwanie, no. Zależy jaka publika, na co przyszli. To tak jakbyś miał jako stand-uper robić, wiesz, stand-up przed kabaretem. Że jeździsz przed kabaretem hrabi i robisz stand-up. Tak. Prawda jest taka, że coraz bardziej te publiczności się przestają mieszać. Myślisz? Ja myślę, że jeszcze tam jest strasznie dużo ten... Spoko, ale to idzie i... W sensie masz rację, ale to idzie w coraz szersze, że albo kabaret, albo stand-up wśród widowni. A, takie, że jest tak. Ten, opozycja? No, tak mi się... Tak, nie wiem, może pierdolę, ale tak mi się zdaje. Może tak być. Możesz pierdolić. Może pierdolę, ale tak mi się wydaje. Czy uważacie, że polska scena stand-up podczas pandemii w satysfakcjonujący sposób wykorzystała możliwości, jakie dają social media? Ciekawe długo pytanie. Czekaliście z aktywnością i nie konsumujecie potencjału? A nie wiem, czy to pytanie jest, czy to jest już odpowiedź na to. Nie ma to jak zadać pytanie, po czym od razu odpowiedzieć sobie na nie. Czy uważasz, że polska scena stand-up podczas pandemii w satysfakcjonujący sposób wykorzystała możliwości, jakie dają social media? Ja jestem ostatnią osobą, żeby to ocenić. Tak, szczególnie, że ty nie potrafisz obsługiwać żadnych social media. Dokładnie. Jak coś, to piszcie do Piotrka, który tak naprawdę czyta jego menadżer, albo piszcie do mnie, żeby Piotrek usłyszał to. Jak chcecie mi zadać jakieś pytanie, to napiszcie do Rejenta, no. Ja nie wiem, Leja w dobry sposób chyba wykorzystał Leja, ten super. Czas. Tak, no. W pandemii, robiąc... Bardzo dobry przykład. Dobry przykład tego, jak można tak. Wykorzystać. Też myślę, że Damian Skóra zrobił swoje Demaskujemy Prawdę, też kilka odcinków, też bardzo to fajne, robi dobre. Tylko dlatego, bo wiesz, bo stand-upu nie można robić po ludzku w dzisiejszych czasach. Mhm. Czy ktoś jeszcze w necie przeszedł? Ktoś mi mówił, ale ja tego mi nie minęło, ale że Bruzdewski? Brudzewski. 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 Maciek, sorry. Że Maciek miałem... też jakiś tam viral mu wyskoczył, że on... To ten co gotował? Nie, okay. Że jakaś typiarka w sklepie i że on jak gdyby nagrał jakiś taki filmik z samochodu, że wszyscy czekają, żeby wejść do sklepu, a ta typiarka na telefonie przy wózku jest. Ja wiem, że taki po prostu z samochodem ścisnął. Ale ze swojego kanału? Nie znam szczegółów. W sensie ktoś mi powiedział, że taki filmik poszedł i że jemu to jakoś mega, wiesz, że to poszło jakimś takim szerokim viralem i później jak gdyby się przeniosło na jego filmiki stand-upowe. A, że to mu pomogło jako stand-uperowi, bo zazwyczaj te virale, to wiesz, nichuja się mają do tego, co człowiek robi, nie? No, taki nie no. No jak? No jak nagrasz śmiesznego gołębia, to później ludzie chcą twój stand-up. Ale nie, ale on jest, na tym filmiku. On jest. On jest, on tak? Mówi, on mówi na tym filmiku, no. No tak, jak nagrasz śmiesznego gołębia, no to faktycznie ciężko później go przykierować na stand-up. Ale nie, musisz złapać tego gołębia i z nim występować. On jest twoim closerem na koniec. To jest bardzo dziwne. Co za gołąb. Czy po pomyśle z kapeluszem, wężem, pamiętasz o tatuażach tak, gadaliśmy? No. Piotrek powrócił do pomysłu ze zrobieniem sobie tatuażu z innym wzorem. Nie, wiesz co, nie mam parcia na tatuaż, nikt u mnie w rodzinie nie ma tatuaże, więc jak gdyby ja trochę mam poczucie, że to jak gdyby ja nie jestem do końca pionierem, a też... No tak, no, gdybym miał być pierwszy z tatuażem w rodzinie, to... A to może powinieneś sobie jakiś ten... Pionier wytatuować? Tak. Tak, no. Pionier Szumowski. Tylko pod warunkiem, że ta firma Pioneer wie zeń. Albo całe ten, drzewo genealogiczne swojej rodziny. Nie wiem, nie. Ale na dobry pomysł. Wiadomo, na dupę. Wiadomo. I takie, że korzenie wchodzą ci w odbyt. No, na maksa. Na maksa. Stamtąd wyrasta wasza rodzina. No. Z dupy.
To na maksa, to ja w ogóle dokładnie tak zrozumiałem. No. Ale nie. Nie, raczej nie prędko zrobię sobie tatuaż. Walos ma fajną zasadę, no. Że jak wymyśli wzór to rok tatuażu, później to robi. Właśnie nie, chyba po 3 latach, jak mu się nadal podoba, to go zrobi. Mhm, słyszałem o tej zasadzie. Fajne, nie? No, gorzej tak. Jak ci się przestaje podobać 3 lata i 5 dni. Czy? No, ty masz tatuaże? Nie mam żadnych. I... Nie jestem też zwolennikiem. Ja szczerze mówiąc, jaram się mega technologią. Ja powiedziałem, że zrobię sobie tatuaż, jak będzie można tatuować animację. O kurwa! Ale potężna odpowiedź. Nie spodziewałem się, że tak to przemyślałeś. Tak. I że będziesz ruchomy tatuaż na ciele? Takiego gifa, że możesz sobie. Jakiego byś chciał mieć gifa? Nie no, jak już się pojawi technologia, to będę myślał. No, spoko. Nie no, ja bym chciał właśnie najchętniej takie, żeby móc to zmieniać. Żeby to było jakieś, nie wiem, pod skórę jakiś, wiesz, ekran szczepiony. Ja stary jestem przekonany, że ty będziesz pierwszym moim znajomym, który się da zaczipować. Tak? No. Myślę, że jak chipy wejdą i jak sztuczna inteligencja przejmie świat, no. To ty będziesz pierwszy, który ja upadnie. Ja będę tam na pierwszej fali stał. O, ciebie zniszczą pierwszego. Mnie zniszczą pierwszego? Zniszczą cię pierwszego. Czemu? No bo ja stary... A bo ty myślisz, że od razu pierwsze co się stanie, to będą hakować ludzi no. Z chipami. No. Poza tym, zobacz jak ty jesteś. Cipo. Za blisko to słowo było tak. Było, jakby, no, było. Ja już chciałem skorzystać z niego wcześniej, bo żeby mnie zaczipować od ciebie, wiesz. Aha. No tak, no ty już. No tak, no. Tyś, no. Coś jeszcze rzucasz też? Nie będę rozmawiał z chipami. To wyrzuciłeś się! Nie wiem. Czy przed stand-upem mieliście jakieś hobby, zajawki, o których teraz myśleliście? O których teraz myślicie, że było dosyć dziwne? O, ciekawe pytanie. Czy były jakieś zajawki, hobby, które już teraz nie mamy, tak? Ja miałem dużo dziwnych zajawek. No, dawaj. Ja miałem 3 miesiące z magią na przykład. Kupiłem sobie karty bicykla. Na serio? No. Pierdolisz. Penguin Tricks. To dlatego ty jesteś tak zajerany i ta twoja zawiść wychodzi po prostu na każdym kroku. Tak, że ty widzisz te sztuczki. Ja widzę te sztuczki, ja zazdroszczę. No, ale to czemu jest, ja tak nie potrafię? To jest bardzo, bardzo rozumiem. Cało, no, to, tak. Tak? Teraz tak, rozumiem wreszcie to. Tak, w końcu to się jakby skleiło do kupy. Bo faktycznie te sztuczki były niepodważalnie dobre, a fakt, że ty cały czas próbowałeś odebrać mi pewność tak, siebie, wynika tylko i wyłącznie z twoich kompleksów. Niesamowite, że dopiero po kilku miesiącach się dowiadujemy o po prostu ułomnościach Rejenta. Ja w gimnazjum próbowałem do jakichś tam swoich sił, a dopiero w liceum już było kilka typów w mojej klasie, którzy rzeczywiście się zajarali magią. Ja próbowałem z nimi, tylko ja już byłem najgorszy z tej trójki. Ale robiliście takie sztuczki faktycznie oni manualne? Oni karczane, tak. Karczane, ale takie manualne, tak? Takie, że rękami trzeba pracować. No. No to nieźle. Ja się nic nie nauczyłem. Ja chyba nie miałem żadnej zajawki, którą nie potoczyłem dalej. Tak? No, w sensie, a liczy się to, że 2 miesiące na hulajnodze jeździłem, jak miałem 10 lat? No ale ale czytałeś dużo o tych hulajnogach? Nie. Wybrałeś jakąś najlepszą? Nie. Sobie zmodowałeś kółka? Nie? No to się nie liczy. Bo tak jest w pytaniu, że jeżeli chodzi o hulajnogi, to... Ja staram się powiedzieć o jakiejś zajawce, która może na przykład... Ja ci powiem coś ciekawego. To jest zajawka, którą jeszcze nie miałem na nią czasu, żeby ją ogarnąć, ale mam ją zapisaną, żeby sobie już kupić. Znalazłem firmę, których chcę zakupić puszki. No. To jest zajawka po tym, jak byliśmy w Berlinie i tagowaliśmy. No ale nie zrobiłeś nic w tym kierunku, czy zrobiłeś coś? No mówię, że na razie jedynie research, jakie bym chciał, puszki, kolory wybrałem, wiesz. Na razie a w Berlinie byliśmy ponad rok temu, tak? To prawda. No to chyba śmiało można powiedzieć, że z tej zajawki nic nie wyszło. Nie, zupełnie nie. Mam cały czas folder z graffiti, z YouTube'ami, z filmikami z YouTube'a, z... mam całą właśnie, mam w zakładkach puszki, które chcę kupić, powybierane. Nie mów hop, stary! Nie mów hop, że coś nie wyszło. No, to prawda. Coś czuję, że kurde niedługo po prostu będą wszystkie bloki w Warszawie obsmarowane takim wielkim. Nie, ja sobie nawet znalazłem miejsce, które chcę otagować. No. Jest przy moim domu, przy moim mieszkaniu obecnym, jest budynek na pętli ZTM-u. I chcę im otagować takie ZTM napisać zajebisto. A nie będziesz miał jakiegoś swojej podpisu? RJT? Bo to chyba są 3-literowe, tak? To jest nielegalne.
No w tym sporcie się na pewno sprawdzisz. Nie chcę, żeby mnie namierzył. Dlatego mam też chipa w dłoni, który... O. Mamy jeszcze jakieś pytania? Cześć, że aplikacja jak dojadę mnie wyspoilowała, że zatem atakowałem. A wiem, że kiedyś była akcja, sorry, to jest bardzo nie na temat, ale a propos właśnie śledzenia debili, no. To, że mojemu bratu... Ej! mojemu bratu kiedyś ukradli motor. Nie? Motocykl. Motocykl. I wszedł tam na jakieś tam CCTV żabki. Aha, i typ wysiadł z taksówki, po czym wziął ten, proszę, ukradł motocykl. No i namierzyli taksówkę, no i się dowiedzieli, kurwa, co to za typ. Więc, a ty wiesz, chyba tam kominiarkę założył, czy coś w tym stylu i wiesz, takie, no co za kurwa debil. A wydawało mi się, że się przeszedł z jednego środka transportu do drugiego. Tak, no. Nie będę czekał na Ubera. Tak. Jaki utwór muzyczny ostatnio wpadł wam w ucho? O, mam mega dobrą odpowiedź. Tak? Tak, no. Cały album i jeden z naprawdę najfajniejszych albumów hip-hopowych, jaki usłyszałem ostatnimi czasy. No to Eminem coś wydał? Polski rap. Aha. To jest Miły ATZ Czarny Swing. Jest dojebana płyta. Jest naprawdę taki... Nie chcę z tobą o tym rozmawiać, bo widzę twoją minę i mam nie. Takie kurwa, ja ty już ja się lubię, patrzysz na... Ja lubię tę całą muzykę. Najbardziej w muzyce lubię szesnastki i ósemki. I instrumenty, i melodie. Instrumenty dęte, to moje ulubione. A ty przez jakie U piszesz muzyka? A ty lubisz dźwięki? A w muzyce to bardziej lubisz jakiś dźwięk, czy jak jest ta cisza? Ja lubię tak odpocząć sobie między melodią. A który kawałek to twój ulubiony na płycie? Jakiej płycie? Ja zawsze lubię kawałek? Track numer 9. Nie wiem dlaczego, ale tracki numer 9 są tak dojebane. Miły ATZ, cały album, w chuj polecam, bardzo szczerze i to, no. Dobrze, od razu drugie, Seba pokaż te kawałki, co miały być chyba dwa streamy temu, ale Szumi poszedł się oddać i laptop pod. No, pokażę, no. Jak już będziemy mieli wszystko tutaj śmigało i hulało. Czy wiesz obecnie... i też ważne, sorry, bo nie powiedzieliśmy o tym przez cały czas, no. Że nie ma obrazu w tym tygodniu, bo nie doszedł. A, nie ma obrazu, nie ma filantropa, mecenastwa, mecenastwa filantropii. Tak, okay. No. Niestety tym razem zawiodła Poczta Polska. Co ty gadasz? Nie, trochę tam się nie dogadałem z ziomkiem, miał być wcześniej wysłane coś tam, kurwa. Bo ja wczoraj ci wysłałem dwie osoby, które chcą wysłać tobie obrazu. No wiem, i stary, co więcej, jest 20 osób, które czeka na liście. Tylko to, bo znaczy, tak? No. Tylko czekałem na ten obraz i kurde nie dostaliśmy dzisiaj, ale to proponuję za tydzień po prostu wyjątkowo dać obraz. Żeby nie zwalniać tempa. Jak ktoś ma jakieś utwory, to proszę wysyłajcie na tego maila. Ja wszystkie odsłuchuję i tobie pokażę, jak będziemy u mnie, bo wtedy zrobimy z mojego kompa streama, dojebanego gamingowego kompa. No to zrobię tak, że następny stream będzie i muzyka, i obraz. Dobra, przybierzesz obraz? Tak, no. Dobra. No to tak się umawiamy. No. I czy wasz obecny styl stand-upowy to ten, w którym chcieliście być? Czy jest to takie miejsce docelowe, czy jednak to ciągłe poszukiwania? No, ciekawe, fajne pytanie o stand-upie ci powiem. Czy to jest obecny styl stand-upowy, to takie miejsce docelowe? Ja myślę, że ja coraz bliżej jestem tego, co mi się... Znaczy, powiem tak. No. Ja to, co robię na scenie, to jest to, co mi się prywatnie podoba. Że ja bym chciał być sam na swoim występie jako widz. No to przynajmniej ja robię taki stand-up właśnie dla siebie, że jak ja bym sam siedział na widowni i chciał oglądać typa, który... Dobra, a mogę wbić ci szpilkę? No. Wiesz, jak ty ciśniesz czasem jedną osobę? No. To chciałbyś być tą osobą na swoim występie? No, czasami. Co czasami, kurwa? A nie masz czasem takiej tutaj jakiejś takiej motywu, że jeżeli mówisz, chciałbyś siebie oglądać na scenie? Tak. Ale chciałbyś jakby oglądać typa, jak ciśnie komuś, a nie jak ciśnie tobie. No ale to, słuchaj, to nie jest tak, że na każdym występie muszę komuś cisnąć. Czaisz? To są jednak, po prostu... A jednak, wiesz, ja nie muszę tego robić, ale... Nie no, ale często jest tak, jak ktoś zaczyna heckling albo coś, no to sorry, no jesteś na muszce. No dobra, okej. Okay. Jakoś to akceptuję. Czyli ty jakby jesteś komikiem, który wychodzi na własne występy. Tak, ja robię to dla siebie. Tak jak, nie wiem, dla młodszego siebie, albo dla...
wiesz, piszesz dla, nie wiem, dla 20-letniego rejenta to robię. Znaczy mi się wydaje, że jest żaden komik, no, nie odpowie nic innego. Dlaczego? No, a siądzie tutaj ktokolwiek, który powie, nie, ja to tak, robię ja dla hajsu. Tak, gadałem z... Oczywiście, niektórzy ci powiedzą, że robię to dla hajsu. Gadałem też z komikami, którzy mówią, ja im mówię, stary, ja bykuję strasznie z moich żartów, jakie wymyślam. A gość mi mówi, o, no to szacun, bo ja nie. I to ludzie mają bykować, a nie ja. Ciekawa teoria. A kto ci tak powiedział? Nie mogę ci powiedzieć. Wiesz co, znaczy ja staram się widzieć tą drugą stronę. Bo na pewno jakby śmianie się z własnych żartów, no, w sensie ja rozśmieszam siebie i robię to, co ja lubię, ale też wiem, że jestem jakaś doza już, wiesz, jakiegoś profesjonalizmu, w sensie, że jakby jednak... No rozumiem to, tak, że musisz z jakimś tam częstotliwością to robić, no, nie, dokładnie, na lepszym poziomie niż, wiesz, o, czy tak się trzyma mikrofon? Kurwa, Szumi, kiedy ty się nauczysz trzymać mikrofon? Stary, ja do dzisiaj uważam... Wiesz, co ty ostatnio robiłeś na tym resorcie? Stary, mówisz żart, coś o wośpie i tak masz, no i ten wośp! No ale stary, ale... Tu masz mikrofon! Ale ja przyrzekam ci, że ja do dzisiaj uważam, że ja lepiej trzymam mikrofon niż wy wszyscy. To proszę. Bo stary, ja, mikrofon służy mi, a nie ja jestem sługą mikrofonu. Nie wy, że kurwa... Wiesz, komu służy mikrofon? To jest przedłużenie twoich ust. No ale ludzie mnie nie słyszeli? Tak. Jak mnie nie słyszeli? No tak. Do chuja mówisz, że mnie nie słyszeli. To ci mówię, cię nie słyszeli. Ty kurwa... Jak ty, stary, jak... Ty chcesz grać duże występy, jak ty tak trzymasz mikrofon? Jak ja kupię bilet gdzieś z tyłu, ale... nigdy nie wrócę na Piotrka Szumowskiego. No dobra, ale w resorcie kurwa mnie usłyszysz. Nie. Jak mnie nie usłyszysz w resorcie? To się paplunisz. Co się paplunisz, kurwa? Ty już słyszysz, znowu się spaplunisz. Słyszysz się przez swoje kurwa, wiesz, tłuste uszy, wiesz, kurwa, świniaku. Się spapluniłeś, no. Sorry, nie mam mikrofonu. Nie słyszę cię. Szumi, co mówisz? O nie, zapaplunisz się, przepraszam. Ja do czego zmierzałem z odpowiedzią z tego, no, to jest to, że ja lubię własny stand-up, ale oglądam, w sensie najbardziej podobają się komicy, którzy nie do końca robią to, co ja. A, no, wiesz, to ciekawe, oni? No. Czyli, że na przykład, kiedyś nawet o tym gadaliśmy chyba prywatnie. A tak. Ja lubię Mitcha Hedberga. Kasia powiedziała, że już ludzie piszą, że to było. Ja pierdolę, mogę, kończmy ten podcast. Cisną mi za mikrofon, cisną mi za odpowiedzi. Prezent... Kurwa, kończ to. Stary, ja te prezenty dostałem i co? Odbierzesz teraz? Teraz mogę sobie pozwolić. Że najbardziej lubię Dimitri Martina, Mitcha Hedberga. Czyli co, one-linery lubisz? Lubię, właśnie, bo Anthony Jeselnik też, ale nie, oni są dwaj, którzy robią trochę co innego. W sensie, że to są one-linery, ale... Szokujące i ostre one-linery, ostre żarty. No to jest Anthony Jeselnik i Sebastian Ryan, no, tylko dwóch takich może być. Ale bardziej mi chodzi o taki, jakiś taki kreatywny, dziwny, Bo Burnham na przykład da mi się wlicza do tej samej puli. Ja lubię coś ciekawego, w sensie takiego, że po prostu... A, czyli coś, co nie ty robisz. Ja bym tak nie powiedział. No tak powiedziałeś, tak zacząłeś ten wątek, nie, ale... że ja lubię komików, którzy robią coś innego niż ja. I później mówisz, no ja lubię coś ciekawego. No dobra, no teraz mi łapiesz za słówka, kurwa. To, że tak powiedziałem, nie znaczy, że tak sądzę, kurwa. To się zdecyduj. Nie no... Ja ich lubię, bo też po prostu długo one-linery pisałem i mi się bardzo podobają one-linery. No tak, ale Bo Burnham nie jest do końca... W sensie... No nie, on jest muzycznym komikiem. No tak, ale on też ma fajne jakby... no i plus ma one-liner. No tak, no, ale ma też fajne zabiegi, ma historię. Czyli na przykład Tom Segura, no, który jest, byś powiedział, klasycznym komikiem. Ja na przykład bardzo... Storyteller. No. Tak, no ale ja uważam, że on jest, robi coś innego niż klasyczny storyteller. W sensie... Dlaczego? Głównie dlatego, że on mówi wszystko jak gdyby jednostajnym tonem praktycznie. No i co? No ale... No i co, nic nie zmienia, no. Nie, no bo na przykład jeżeli porównasz storytelling Kevina Harta i Toma Segury, no, gdzie Kevin Hart chodzi i krzyczy, wej, kurwa, wiesz, no dobra, odgrywa, robi... No ale w Open Mic'ach masz to samo między Stevenem Wrightem a chociażby Dimitri Martinem. Że co? Nie rozumiem. No że jeden jest strasznie deadpanowy, a drugi... Nie, no a drugi przyjdzie z tym. I ci narysuje coś na tablicy, a tu zadzwoni w dzwoneczki, a tu ci wyświetli wideo. No, ale Steven Wright i Dimitri Martin, no, są bardzo, bardzo podobni. Według ciebie? Tak? No. No dobra, no to Steven Wright, a... No. A... Szukam jakiegoś... a ten, co umarł, ten stary, co był królem pocisków. Don Rickles? No, Rickles. No. No. Że zapomniałem trochę, co mi mówisz.
W sensie ja ci mówię, że Tom Segura i Kevin Hart jako storytelling... A ja ci chcę powiedzieć, że jak są one-enery, no, to jeden może podawać się energetycznie, a drugi może podawać się deadpanowo, ale to nadal są goście, co robią one-enery. Dlatego tak samo jest w storytellingu, że jeden może być bardzo deadpanowy, a drugi może być bardzo aktywny, ale dalej to jest storytelling. No dobra, ale ja odróżniam storytelling, w sensie dla mnie jest dużo ciekawszy storytelling Toma Segury niż Kevina Harta. No, i nie tylko chodzi mi o opinia, treść. Ale to nie jest, wiesz, obiektywny fakt, że jeden ani drugi robią, nie robią storytellingu. No ale jeden robi coś ciekawszego. No ale jeden i drugi robią storytelling. No dobra, no ale to jak gdyby fakt, że w ten sposób robi to Tom Segura. Jest dla ciebie ciekawszy. Jest dla mnie ciekawszy, stąd bardziej go lubię. A Kevin Hart jest klasyczny, mega śmieszny, charyzmatyczny. Jestem przekonany, że gdybym był na żywo na jego występie, to mi się wydaje, żeby wiesz, rozpierdolił w szwy, kurde, jakby swoją charyzmę i bym się śmiał. Ja bym chciał zobaczyć Kevina Harta, ale w takim małym klubie. Ja wydaje mi się, że bo to by był tam taki rozpierdol. Rozpierdol, dokładnie, bo jego charyzma jest jakby bije przez ekran, ale jeżeli już jakby mam jakby się skupić na tym, co jest mówione, no to Tom Segura jest dla mnie ciekawszy. Dobra, dawaj następne pytanie. Widziałeś ten ostatni special Segury? Tak, no. A wiesz, że teraz będzie po hiszpańsku? Dokładnie ten sam? Nie, inny. Inny, no. Poprawię tak. Ciekawe, no. A to jest jeden z moich ulubionych speciali tego. Bolhog? No. Jest super. Jest dojebany. Jest dojebany. Jaki pytanie do chłopaków. Co myślą o Fame MMA? I czy sami byliby chętni, by zawalczyć, jakby dostali propozycję? I kogo widzą jako przeciwników dla siebie? Ty byłeś, walczyłeś na gali swojego braciaka. Tak. Z Maćkiem Adamczykiem. No ale tam jest jednak trochę inny cel. Bo jakby gala, z którą ja walczyłem z Maćkiem, no to jakby zebraliśmy kilkadziesiąt tysięcy na cele charytatywne. I wiesz, i to wyszło z takiego innego, z innej motywacji. W sensie motywacja Fame MMA, gdzie jest jak gdyby robienie pod publiczkę. Właśnie, i bo to jest motywacja tylko finansowa, tak? Że zgarniamy youtuberów i będzie dużo hajców. Bez wątpienia to jest główna, ale co więcej, ona jest jak gdyby jeszcze w takim podszyta takim jak gdyby takim chęcią robienia pod publiczkę, takiego kurwa, wiesz, z jakichś takich konferencji prasowych. Co ty kurwa powiedziałaś o mnie? To ty robisz pałę, kurwa, wszystkim. I że jak gdyby to jest... Ja tego nie widziałem? No nie, to stary, zajebiste. I to jest chyba to rażąca część, bo nawet ten aspekt sportowy, tak absolutnie szczerze, sam aspekt sportowy miałeś... Te walki, te? Inaczej. Rozumiem interpretację, że ludzie, którzy nie uprawiali sportu, wchodzą do ringu i jak gdyby, wiesz, starają się być lepszą wersją siebie i poprzez, kurde, wiesz, treningi fizyczne dochodzą do wiesz, do po prostu bycia zdrowszym, bycia, kurwa, pewniejszym siebie i tak dalej. To ty tak miałeś. No dokładnie, że jest sport dla zwykłych ludzi i nawet byłbym ciekaw to oglądać. Tylko cała ta otoczka i jak gdyby sposób, jaki to jest prezentowane i jak to jest zrobione pod publiczkę, mnie tak zniechęca, że kurwa nie chcę o tym myśleć. Ja mam to w dupal. No i elegancko. Chłopcy, o, jakaś matka. Chłopcy, czy macie jakąś listę w stylu do zrobienia przed 30? Jeśli tak, to jakie punkty się tam znajdują? Kurwa, ktoś z randki w ciemno do nas napisał. Masz jakieś przed 30? Ja miałem, ale jestem już po 30. Więc mi się nie. A ile spełniłeś rzeczy, które miałeś do zrobienia? Nie miałem takiej listy. Mam raczej listę rzeczy do zrobienia i mam po prostu multum rzeczy, które mam do zrobienia. Na przykład kupić te farby w końcu. I obmalować budynek ZTM-u. Ja do 30 nie mam planu do 30, ale mam kilka rzeczy, które chcę zrobić. Po prostu w życiu? No. No, czy chcesz się podzielić chociaż jednym punktem? Skok ze spadochronem? Na 100%, gdzieś tam jest po drodze, ale bardziej takie zwiedzanie, w sensie, że chciałbym... A, jakie kraje, tak? Tak, no. A masz zamiar wracać do krajów, żeby sprawdzić, jak się zmieniły? Wiesz, nieuniknione to jest w jakimś stopniu, ale docelowo cały czas jest tyle nowego do odkrycia, że jak mam wybór, czy na przykład wrócić dokądś, czy pojechać dokądś indziej, to jeszcze wybieram dokądś indziej. A binge'ujesz na Google Streetie? Nie. Nie? Nie, nigdy. A próbowałeś? Kiedyś grałem w tą grę, że cię wyrzuca i musisz się skapnąć, gdzie jesteś. I to całkiem spoko było, ale później było za dużo reklam. Tak, kurwa, już nie chce mi się w to grać. Mam pytanie do Szumiego. Kurwa, wszystkie pytania są do Szumiego, nie musicie tego pisać. Widzę, że obaj jesteśmy zdołowani dzisiejszym odcinkiem, co? No przynajmniej mam prezenty. Czy na twoje występy wszyscy wchodzą w maseczkach, a na publiczności siedzą bez? A to pewnie ktoś po występie pyta cię o to.
Wiem, że tu zabrzmi, jakbym się wymigiwał od odpowiedzi, ale absolutna prawda jest taka, że ja nie kontroluję organizacji występów, więc jak gdyby na niektórych jest tak, na niektórych jest inaczej. Ja wychodzę z zaplecza i wchodzę na scenę i wygodnie staram się tym nie interesować. Bardzo. Bardzo wygodnie. Bardzo polityczne. No tak, no ale to jest też prawda. Prawnie polityczna odpowiedź. No nie za bardzo, bo ja też się przyznaję do tego, że, że wybieram nie interesować się tym. To też jest takie, no, no dobra, ale też nie wiem, czy to jest politycznie poważne. Ale z drugiej strony wychodzisz na scenę, no. I co? I nagle gadasz do ludzi, hej, nie, nie, załóżcie te maseczki. Przestańcie. Zakładam, że... Nie mogę kontynuować występu. Nie, no zakładam, że tak nie możesz, ale możesz jakoś wymóc na organizatorze coś. Ale też ja nawet nie jestem... No, sorry, dawałeś mi linię ucieczki. Dawałeś mi linię obrony. No właśnie, no kurwa, no. Ostatnie pytanie. No. Pytanie i do Szumiego. Jak skończyła się historia z kanarem w autobusie? Jak zareagował na twoje słowa? Dostałeś ostateczny mandat? Nie. A, jak to? A nie opowiadałem do końca tej historii? No właśnie nie, pewnie przerwałeś ją i teraz ktoś, wiesz, wypytuje, nie. A jak to się skończyło? To jest coś, czego nie było. W wielkim skrócie to jest historia z zeszłego roku, jak jechałem autobusem i chcę to szybciej opowiedzieć, ale też dać kontekst wszystkim. No. Bo to wiesz, Szaniak może wyciąć i będzie w tych fragmentach. Okej. Okay. W tym, na tym kanale naszym drugim z klipami. Pozwólcie, że wam odpowiem od samego początku. Że jechałem autobusem i chciałem kupić bilet i nie mogłem, ale ewidentnie chciałem, w sensie nie było w kiosku, maszyna była zepsuta, maszyna w autobusie była zepsuta. Poszedłem do kierowcy, który powiedział, że nie ma. Ja jak gdyby się z nim dogadałem, że pojadę dwa przystanki i po prostu wsiądę do pociągu i pojadę dalej. Jechałem z Piaseczną do Zalesia Górnego, no dobra, więc zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. No. Siadam z powrotem, żeby przyjechać dwa przystanki po rozmowie z busiarzem, po tym wszystkim. Wstaje kanar i mówi bileciki do kontroli. Ja mam takie, człowieku, przecież ty widziałeś to. Słyszałeś to. No dlatego to powiedział. No tak, no oczywiście, że tak. I on mówi, jak gdyby to mnie nie obchodzi, proszę dać dowód. Ja mam takie, no człowieku, kurwa, jak gdyby zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby kupić ten bilet. Jak gdyby nie dam ci swojego dowodu. Na co on mówi, proszę dowód albo wzywam policję. I ja na to mu powiedziałem, i to jest dosłownie cytat, który do dzisiaj jak gdyby jakoś mocno został zakodowany w mojej głowie. Czyli ja powiedziałem, jestem silny, jestem od ciebie silniejszy, szybszy i wyższy. Z jakiegoś powodu powiedziałem mu, że jestem wyższy od niego. A bo to było po tym, jak już chodziłeś na te boksy, tak. I się czułeś pewny siebie. Tak, i też jak gdyby miałem, wiesz, buty na obcasach. Z jakiegoś powodu powiedziałem mu, że jestem wyższy od niego. A i... byłeś? Tak, byłem. No to... I chciałem też to zaakcentować. Żeby to z prawdziwego powodu. No kurwa. I powiedziałem mu, że niech on robi to, co musi zrobić. W sensie, jak ma wzywać policję, to niech wzywa policję. Niech przejdzie swoimi procedurami, ale ja mu nie dam swojego dowodu teraz i ta rozmowa jest skończona. W sensie, tak powiedziałeś do kanara? Starym praktycznie tym tonem głosu też. Nie to, że jak gdyby... Nie, tylko dokładnie tak jak ja do ciebie teraz. Ta rozmowa jest skończona. Niech pan robi to, co pan musi teraz zrobić, ja panu nie dam swojego dowodu. I na to on mówi, czy pan mnie nie słyszał? Poproszę pana dowód, bo wzywam policję. Ja mówię, to pan mnie kurwa nie usłyszał. Z kurwą? Możliwe. Możliwe. W sensie, ale nie taką, nie kurwo, tylko może była taka kurwa. No i stary, i chyba, nie wiem, czy włożyłem słuchawki do ucha, czy się po prostu odwróciłem. No jaki kozak. Na pełnym kocie. Na jak w takiej formie, takiej stary, byś zaczął mi bić brawo. Myślę, że to był taki moment takiego pełnego zen. Ludzie w tramwaju, to było w autobusie, tak? W autobusie. Ludzie w tramwaju już siedzą. Dookoła. Ale wiesz co, ja też miałem poczucie, że wszyscy dookoła w autobusie byli totalnie po mojej stronie. Tak? W sensie, bo to było ewidentne. I moja pewność siebie, okej, okay, może była oparta tym, że gdyby trenowałem już bot, ale głównie była taka, ty skurwysynie. Wiesz co, to było bardziej takie, jak gdyby ty jesteś chujem i nie pozwolę ci być chujem. I jak gdyby zrób, co musisz zrobić, a i tak wiem, że ucieknę przed tą policją i tak dalej, a po prostu nie chcę mu dać za wygraną. I jest to jedna z moich takich bardziej dumnych historii. No. Ale co, uciekłeś? Czy nie, jak się kończy ta historia, ja się odwracam, on sparaliżowany po prostu odchodzi. I mówi, dobra, to niech pan na drugim przystanku odejdzie. I ja jak gdyby nawet mam takie, już nie reaguję na niego. I wychodzę na tym przystanku, o którym powiedziałem, że wyjdę. No i wsiadłem do pociągu i pojechałem dalej. Czy to jest prawda, że od tamtej pory codziennie tak jeździsz autobusem? Słuchaj. zostałem kanarem.
Od tamtego momentu wiedziałem, że moja psychika mi pozwoli zniszczyć każdego. Teraz zdobywam mandaty ludziom, którzy mają bilet. I tylko niższym od ciebie. Proszę pani, jestem od pani silniejszy, wyższy i szybszy. Proszę, proszę dać mi swój bilet do kontroli, proszę. No już nie ma pani biletu do kontroli, bandat. A przepraszam, gdzie ten bilet? Dobra, Szumers, to co? Muzyczka i obraz za tydzień? Tak jest. Dobra, to widzimy się za tydzień. U mnie na chacie, w rejent Szumowski w domu na streamie. Dobra. Jelo. Jelo.